Siemano, z tej strony Poważny Czarek, a naszego podcastu możecie słuchać na Spotify i na Apple Podcasts. To ja, Poważny Czarek. Hehehe. Dźwięk muzyki nie pozwala w miejscu stać. Bar jest pełen tutaj. Co chcesz, to masz. Nie martw się, że jutro będzie kiepski dzień. To jasna przecież rzecz, gdy dobrze bawisz się. Dalej, ruszaj więc, odrzuć smutki swe. Druga taka noc już nie powtórzy się. Zamiast tutaj stać, to lepiej z nami chodź. Pora schłodzić coś. Za chwilę będzie eksplozja. Jee. Pragnienia wybuchnie bomba. Wo-o. Wysadzi nas na całego. Jee. Pragniemy dziś tylko tego. Wo-o. Za chwilę będzie eksplozja. Jee. Pragnienia wybuchnie bomba. Wo-o. Wysadzi nas na całego. Jee. Pragniemy dziś tylko tego. No to miał w głowie właśnie Michał Baron przed swoim genialnym pomysłem. No to jak ci tam, Boksdelku, ta bomba? Jak ona ci tam poszła? Było tak jak tutaj jest napisane zresztą. Jutro będzie kiepski dzień, to jasna przecież rzecz. Witam was w kolejnym odcinku, nie wiem, podcast, odcinek 120, 120 już odcinków. Jest to liczba podzielna przez zarówno przez 6, jak i 60. To my jesteśmy ekipą, nie wiem, podcast. Co ty jesteś, jakoś 60 to ty? Daj mi dokończyć, że właśnie może to jest liczba podzielna przez 60, ale my 60 nie jesteśmy. Ale i tak uprzejmie donoszę, że ja jestem Zbychu, Kozak 97, Skowerski, Skowerski, Skawiński, to ja. Po mojej prawicy jest Piotrek Parking. Witam bardzo serdecznie, ha, Piotrek Parking. Ha, prawak. A po mojej jeszcze bardziej prawicy jest Czarek Budkiewicz. Ha, większy prawak, dzień dobry. A ja jestem ten lewak. Ha, lewak. Witamy was w 120 odcinku. Na pewno 120... Nie, dobra, nie będę tego poruszał, bo się odpalę. Okej. Michał Baron, Baroński. Wiesz co, jak ja czasami, jak mam takie, wiesz, problemy żołądkowe i mówię, o, olbrzym idzie. To znaczy, że nie wiem, czy będę musiał iść do kibla, czy będę po prostu miał dużego pierda. I to mniej więcej wyszło tak, że się Boksdel zesrał jednak w tym Wiesz momencie. Co? To jest bardzo ciekawe, bo Bombel na przykład, jak teraz spojrzałem, no bo wszyscy dobrze wiemy, że na przykład jak się Michałowi kupę zachce, to tym napisze w swoim biogramie, w sensie specjalnie zmieni go po to. Kupa bo... in progress 97%. No tak, stary, loading. Bo na przykład teraz jego biogram brzmi w trakcie budowy kolejnego olbrzyma. W sensie nie wiem, czy on tak bardzo... Chciałbym zrozumieć i dowiedzieć się, jak to z nim wygląda. Czy on myśli, że jakby ta cała teoria spiskowa z Cloud MMA, to ona się trzyma kupy i to jest totalnie prawda. Haha, kupa. Pomimo tego, że podobno zarząd BBAP, nie wiem, podcast dementuje plotki, jakoby tak było, bo to są rzeczy niepotwierdzone, ale podobno ta teoria miała kiedyś już hulać. I miał o niej mówić Marcin Dubiel i podobno Marcin Dubiel w nią wierzył. I Michał się z tego śmiał. No dzisiaj... dlatego też widziałem też takie komentarze i tam wpisy, że Boksdel, ja wiem, kto ci pomagał w tym filmie i błagam, zadzwoń do mnie, nie do niego. Wiesz co, ja po prostu się zastanawiam, czy on w to wierzy i czy on naprawdę myśli, że ten film, który on zrobił, to jest ten olbrzym, ta wielka bomba, że to on naprawdę jest taki mocny, ten film, nie? Czy on mimo wszystko ma tę świadomość, że są to pewne techniki manipulacji? Znaczy tego świadomości tak ma, nie? Bo ten film jest naładowany straszną ilością manipulacji. Mhm. Ale to przez to sobie jeszcze przejdziemy. Manipulacji, nawet pełnoprawnych fejków. Stary, jest najlepsze, powiem ci, że ludzie... Tak, ja zacząłem mówić, halo, ja zacząłem mówić. Halo. Bo tam, halo,
Bo ja w ogóle najlepsze było to, że na przykład niektóre screeny były: o, ktoś tam usunął wiadomość, nie? A potem się okazało, że on po prostu usunął konto i w takiej sytuacji nawet nie da się usunąć wiadomości wcześniejszej. Tak, i potem... Więc te wszystkie screeny były sfabrykowane, ta, które i potem... on stawił. I najlepsze jest to, że potem Wardenga pokazuje dokładnie tą samą rozmowę i tam nawet nie ma miejsca, co tam miało być usunięte. No dokładnie. I wiesz, i no. Nie dość, że Bombel fabrykował wszystkie screeny, to jeszcze dodatkowo wiesz co, sama narracja była tak ciężka w ogóle, nie wiem, w przyswojeniu dla mnie. Hardwatch, obejrzałem 8 minut i to było najgorsze 8 minut tamtego dnia. Tak, jeszcze... W moim życiu, nie? Jeszcze te... Tak, te... O, widzicie, jak ja mam się z tego nie śmiać, bo rozumiecie, to był żart, taki żart. Te mityczne zwisy starej baby, nawet nie wiem, gdzie w tej rozmowie miałyby paść, więc jedyna opcja to jest, że najwyżej gdzieś później, ale ja nie wiem wtedy, co to ma do rzeczy. Znaczy, to no nic, właśnie, w sensie to się nic kupy dupy nie trzyma, teraz jakieś wielkie zasłanianie się tym, że ona tam mu mówiła, że jednak ma 18 lat, że został oszukany na wiek i tam jest w ogóle jakaś taka stara głosówka, co słychać w ogóle po głosie Boxdela, że on tam właśnie brzmi jak ten Idelty, a nie jak Boxdel. I tam właśnie ten... On pyta, Tyler i Durden, nie? To brzmi jak Tyler i Durden. No, on pyta, ile macie lat. I jeszcze specjalnie wycina ten fragment, wstawia go znowu w zwolnionym tempie. Dzięki, Bombel, nie słyszałem. Dobrze, że podkreśliłeś. No nie. Nie wiem, jakie to ma znaczenie w momencie, w którym jedyne, co później leci na tej głosówce, to jest wystarczająco. O, Idelty szmato, kobiety się nie pyta o wiek. No dokładnie. I no. Tak jak w tam... Wiecie co, panowie, ostatnio wszedłem do przedszkola. Powiedzieli mi, że mają 18 lat, więc zwyłem kutasa i zacząłem kręcić. Ale stary, nie, bo siódma minuta, przepraszam, witamy nowych widzów. Czarek was ugościł śmieszną anegdotką. Dokładnie. Rodem z przedszkola. Rodem Bombla, słuchajcie, jakby ja tak robię co tydzień i nikt się jeszcze nie przyczepił. No nie, mówię, ja to mówię, że to był żart. Jak te głupie historyjki, wiesz, po prostu z końcówki Super Expressu. No, śmiechu było co nie miara, Andrzej po dziś dzień jest moim bolcem na boku. Dokładnie, no. Mniej więcej tak widzę tego Idelty'ego, który, haha, widzicie, jako śmieszne, wysłałem wam kutasa. No, ale ten, śmiej się teraz. Wracając do manipulacji, no. Wracając, w ogóle podoba też mi się to, co mówiła Kasix na zgrzycie ostatnim, jak gadali o tym z Rewo, że już przez całą tą sytuację i to przerzucanie się tymi filmami Wardęgi i Boxdela, to słowo manipulacja jest w tym momencie tak, jak wiesz, powtarzasz jedno słowo w kółko i na okrągło z taką częstotliwością, że aż tracisz w głowie znaczenie tego słowa, nie? Tak. Dosłownie jest tak ze słowem manipulacja obecnie. Tak, ale to bardzo ładnie miroruje właśnie materiał Boxdela, bo tam ten jeden pieprzony fragment to już na pamięć znam, a widziałem ten film tylko raz. No, Fame'owi to byśmy mogli odwalić taką dubeltówkę, żeby się schowali pod stół i by długo z niego nie wyszli. Dziękuję, Boxdel, tak, już to znam na pamięć. Lepiej niż inwokacje z pana Tadeusza. Nie, ale wiesz co w ogóle mnie też najbardziej jakby rozwala w całej narracji Boxdela, bo no. On chyba się nie skonsultował z prawnikiem, nie? Jakby. Albo tak. Albo ma tego samego co Dubiel. Ale dziękuję. Ej, a może po prostu to jest Michał Dubiel. To jest ich prawnik. Michał Dubiel, ej, ja jestem prawnikiem, posłuchajcie się mnie. Tak, zaraz się nie skonsultował. Pojawi Marcin Baron, no nie? I nie no, Michał to jest spoko chłop, ja nie wiem czemu się do niego przyczepiacie. Jestem Marcin Baron. Wiesz, i wiesz, i jego główną obroną był ten Bubsman. Ten Bubsman to jest takie, wiesz, ten as z rękawa, który wystaje na pół kilometra, nie? To jest, wiesz co, mam na ciebie Wardęgę? Bubsmana. No, ale to jest as z rękawa, który na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy z tego rękawa notorycznie mu wypadał tak, że wszyscy widzieli, więc no to jest... No ja mówię, że on na pół kilometra wystaje ten as z rękawa, że on, wiesz, tak stoi, ja mam asa w rękawie, bo Michał widzimy.
Tak. We know. To jest ten sam moment, jak Kim Kardashian grała w pokera, ale z okularami, które odbijały jej talię. Kojarzysz? To jest ten sam moment po prostu. Ten Michał Baron siedzi i mu się odbija wszystkie jego karty, odbijają się w okularach i... Nie rozumiem, czemu wszyscy wiedzą, co zagramy. Ale właśnie o to chodziło mi z tym biogramem jego, że jak on twierdzi, że jest w trakcie budowy kolejnego olbrzyma, to on naprawdę musi być zadowolony z tego, co udało mu się uzyskać przy okazji pierwszego. To jest dla mnie niesamowite, dlatego ja się tak nad tym zastanawiam, co jest w jego głowie, czy on wierzy naprawdę w to, że to jest wielki sukces po jego stronie. Michał, przestań paść. Sekunda, naprawdę, sekunda. Ja muszę w imieniu wszystkich wtorek kinjoyerów, co we wtorki chodzą na automaty. Jaką talię? Dłoń, Czarek. Jak śmiesz, okay, wybacz. Moje hobby, tak pomawiać. Wybacz, te 5 zł, które co wtorek stawiasz, jednak faktycznie dało w sobie. Któregoś dnia wygram 20 co najmniej, to jest 400%. I będziesz miał na 4 tygodnie, to jest... Tak jest. Karta mi zre dzisiaj, Marian. Karta mi nie szła, ale całe szczęście miałem Bubzmana. Ja widzę tę platkę, wiecie, co te cztery dziadki grają w Uno i ten jeden tak podnosi łapę, no nie? I rzuca, nie, na pewno widzieliście kiedyś tą tę platkę, to jest tym memem, że ja w mój spokojny, niezaburzony sobotni poranek jest mój stary i mam bojowe zadanie, jak on trzyma tą kartę w górę, to jest właśnie narracja Wardęgi, Boxdel i... Ale Bubzman! Nie, wiesz co mnie najbardziej też rozwala, bo ja widziałem filmik Prawo Marcina i Prawo Marcina mówił, że nawet jakby Wardęga, powiedzmy, miał mieć problem, to już by go dawno miał problem. Też to oglądałem. 10 lat temu. Wiesz, o czym mówię. Ta. I też mówił, że no ogólnie to nieważne, czy ona ci kłamała, czy nie, no jakby wysłałeś kutasa nieletniej, co to za znaczenie. I nieważne, czy był twój, czy nie był twój. Jest sporo takich rzeczy w materiale Boxdela, które jakby na pierwszy rzut oka widzisz, że są totalną bzdurą i nie traktujesz tego poważnie. Na przykład ale Boxdel. Są też takie momenty, które niby nie są do końca jasne, ale no jest tam jakaś furtka, że okej, możliwe, że coś takiego było. Pytanie, czy to jest zmanipulowane. Sprawdźmy, co na to Wardęga powie, nie? W ogóle kocham to, że Wardęga jakieś pół godziny po publikacji tego filmu odpalił live'a i przez 2 godziny mielił dosłownie każdy fragment, nie? Na bieżąco. I tam był właśnie taki bardzo sympatyczny według mnie fragment, w którym Wardęga a propos tego Bubsmana, co złapał za nadgarstek i on tam mówi, że chciałem cię złapać za pierś i Wardęga mówi, no okej. Powiedziałem, że chciałem ją złapać za pierś. Ale gdybyśmy mieli się rozliczać za chęci, a nie za czyny, to ty chciałeś wkładać 14-latce chuja między cyce. I robi to. Po prostu puszcza dalej, nie? Tak! Jest końcówka w ogóle całego materiału, w którym ja z MJ oglądałem pierwszy raz. I tak mnie zdenerwował ten fragment na końcu, w którym Boxdel oczywiście używa mojej ulubionej karty typu przelej pieniądze na akcję charytatywną, jak taki mądry jesteś, Wardęga, ty dziadu z internetu, z lasu, ty. Tak, jeszcze a propos... No, jak ja nienawidzę takiego wycierania sobie mordy akcjami charytatywnymi, żeby po prostu... Filip Heizer. Takiego... Nie, nawet nie to... Nie, Filip nawet Heizer. Nie chodzi o... To jest kompletnie inny case. Nie, to jest hejzerowanie po prostu. Nie. Ale to jest hejzerowanie troszeczkę. Nie, no. nie. Bo jakby w hejzerowaniu chodzi o to, że ty sam to robisz, nie? A ja nienawidzę, jak komuś w dyskusji pokazujesz go palcem i mówisz do niego taki z ciebie fajny koleś, to wpłać pieniądze na akcję charytatywną, bo tak dużo pieniędzy masz. Pani sędzio, ja może i wysłałem, ale czy pan jakieś wysłał pieniądze na akcje charytatywne? Nie?
no to mój wyrok nie jest prawomocny i się pierdol. Karmił pan pieski na OLX-ie? Nie? To zamknij pan mordę. Bo tam w ogóle chodziło też o to, że te pieniądze z walki na Fame to są brudne pieniądze w takim razie, więc on musi, wiesz... I oddać na akcję charytatywną. To też jest mój bardzo ulubiony, znaczy bardzo ulubiony, co ja gadam. Ja, sorry, dzisiaj widzowie, jestem nie w formie. Tak to mogę. Ja to miałem wczoraj. Myślałem, że do godziny 14 będę jeszcze w miarę żyć, ale okazało się, że nie. W każdym razie. To co? Dwa dziki i lecimy. Dwa dziki. Żebym ja z domu jeszcze dzisiaj wyszedł. I wiesz co, jeszcze wywar Zigi Świątek, to pomaga, polecam wywar Zigi Świątek. Nie, ja teraz ze swobody bym wypił prędzej wywar. No. O nie, nie, to źle idzie w złą stronę, panowie, to idzie w złą stronę. Nie, ale te... No bo jest ze swobody teraz, nie? Czy nie? Jest ze swobody, jest Zigi Świątek, z Maty też jest, ale... Z Maty był chyba, to był... Dobra, bo idziemy w ogóle w jakąś dziwną stronę. Już oczywiście zapomniałem, do czego zmierzałem dokładnie. W puchach jeszcze jest i tak wąkasz i... ale to wali, a w spuski słyszysz... Skłodę, babo! Więc nie polecam nikomu, lepszy Zigi Świątek jest. Ktoś pamięta, do czego zmierzałem? Akcje charytatywne. Że jakiś mój ulubiony, że to właśnie też był mój, jeden z moich ulubionych momentów, bardzo sympatycznych, jak to już nazwałem, te momenty wcześniej. Jak on mówi o tej akcji charytatywnej, a Wardęga po prostu robi pauzę i mówi nie. I odtwarza dalej. Tak. Najlepsze jest to, że potem faktycznie, no bo wiadomo co się wydarzyło, no do tego też przejdziemy do tematu ten powodzi, ale właśnie potem była okazja, żeby założyć zbiórkę i właśnie żeby Wardęga tam pozbierał trochę grosza od widowni, żeby się dorzucić na zbiórkę, to potem Boxdel siedział i mówił za mało. No ja czekaj, to jest minuta. Już po, dobra, no ja pierdolę. Siedzi i wiesz, i najpierw... Magiczna klątwa zdjęta, można powiedzieć, ja pierdolę. Masz wpłacić na cel charytatywny. Nie. Potem faktycznie dzieje się tragedia. No dobra, widzą, Watacha, pokażmy moc, załóżmy sobie skarboneczkę, wpłacajcie tutaj, a Boxer jest, a gdzie tam pieniądze swoim? Ha? Ha? Gdzie jest swój experience mi? No ja pierdolę. Jeszcze mało tego, potem zaczął gadać, że ja to wpłaciłem, tyle i tyle, a ty co? Ja nienawidzę takiego przerzucania się, kto więcej, czy ktoś w ogóle zapłacił, wpłacił gdzieś tam. Nie znoszę tego, nie? Naprawdę. Szczególnie tak jak mówiłem, chcesz kogoś palcem pokazać i powiedzieć, a wpłać pieniądze na akcję jakąkolwiek, teraz. No. I bo tak powiedziałem, a jak tego nie zrobisz, to jesteś B. Przy okazji to też pięknie obrazuje to, co chciałem powiedzieć, bo ty się zastanawiałeś, czy on w to wierzy, czy to są takie bardziej manipulacje wyrachowane. Mi się wydaje, że nawet nie, ja obstawiam taką teorię, że on wiedział, że już ma przejebane, on wiedział, że już się niczym nie wyratuje i wiadomo, pierwsza nasza teoria była taka, że czyli teraz wrzuca wszystkich pod pociąg razem ze sobą i mówi, patrzcie, ja w sumie w porównaniu nie jestem aż taki zły, nie? Taka była nasza pierwsza teoria. A ja teraz widzę zupełnie inną możliwość, mianowicie... Soreczka. Mianowicie, że to jest świadomo zmanipulowane, to jest świadomo nawpierdzielane po prostu, wiesz, różnych jakichś teorii, jakichś domysłów, niedomówień, ale nie na zasadzie, żeby to zmanipulować na swoją korzyść, tylko po prostu tak strzelać rykoszetem, aż się ludziom znudzi. Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony myślę, że też chodzi nie tyle o znudzenie, inaczej, no są tutaj przy takich działaniach dwa potencjalne cele do osiągnięcia, jeden i drugi dla Boxdela byłby w tym wypadku korzystny, jeden to jest ten, o którym ty mówisz, czyli że ludziom po prostu się znudzi, bo nie będzie chciało im się tego słuchać więcej, już ludzie tak robią i z tego, co tam Konopski mówił u siebie w materiale, to ludzie chyba nawet zaczęli już blokować na X-ie frazy Wardęga, Boxdel i wszystko, co tam związane z tym, nie? Żeby im się nic takiego nie wyświetlało. Nawet widziałem take'i pod tytułem Siebie warci. Kurwa, o kim ty mówisz, człowieku, nie? Siebie warci. Kurwa, kto z kim, co? What?
Widziałem takie take'i już, nie? I tak zacząłem się zastanawiać, ty, a może to właśnie w sumie był ten cel? Bo wiesz, bo jakby sama konwencja tego filmu, gdzie tak naprawdę o tym pytongu to tam jest sam wstęp, a potem jest tylko Fame i Cloud, Vardenga działał w konspiracji, żeby zniszczyć Fame, w jaki sposób, nie wnikaj, ale chciał zniszczyć Fame, tak? Przed narodowym to puścił, no widzowie. Patrzcie, tu masz stream z Lexi i chodzi o to, żeby tak zbudować narrację, że mimo, że to są bzdety i wiesz, i tak bardzo nie miał o czym gadać, że musiał tą nagraną rozmowę Dubiela 20 razy wkleić, to po prostu tak to jest zmienione strasznie. To tak to po prostu zbudować, żeby zrobić z tego właśnie issue właśnie, nie, to nie chodzi o tego pytonga, tu chodzi o to, że Vardenga chciał zniszczyć Fame i ludzie po prostu, żeby zobaczyli, powiedzieli, a kurwa, nie chce mi się i uznali, że wywalają jaja na całą sprawę. Tak, że nigdy nie chodziło o Stewarta i tak dalej. No generalnie ja rozumiem, że jest być może jakaś grupka 13-14-letnich maciusiów Oskarków, którzy będą w to wierzyć. Myślę, że gdybym miał 13-14 lat obecnie, to poza tym, że Boxdil wysłałby mi zdjęcie chuja, to jeszcze bym pewnie był wkręcony totalnie w tę dramę i byłbym w stanie nawet uwierzyć w całą tę teorię. No. Ona jest tak chujowo poprowadzona. A ten drugi cel, o którym mówiłem, to, że po prostu, wiesz, chodzi o tak wielkie przebodźcowanie jakby samymi tymi informacjami. Tak mocno, no, żeby ludzie zapominali dosłownie o każdej poprzedniej rzeczy, o której usłyszeli. No. Żeby, wiesz, no, coś nowego się znowu pojawiło, to wszystkie te poprzednie gdzieś tam informacje umierają, nie? No. Wiesz co, ale ja powiem ci szczerze, że gdybym sam, powiedzmy, nie miał podcastu i byłbym takim biernym świadkiem całego, wiesz, wydarzenia typu Pandora Gate, typu... To mając pracę, mając normalne życie, to ja w pewnym momencie bym powiedział, pierdolę, ja kurwa nie mam czasu na to, jebie mnie to, czy Boxdil wymyślił, czy nie wymyślił, i bym po prostu to rzucił w kąt. I myślę, że większość osób tak ma, bo jakby, bądźmy szczerzy, no jest dużo więcej ważniejszych i poważniejszych tematów, nawet do obserwowania, czy do po prostu, nie wiem, do przepracowania we własnej głowie, niż jakiś chłop, który kurwa allegedly wysłał dla Becky kutasa jakiejś dziewczynie, która nie wiadomo, czy miała, czy nie miała, czy jakiś dziad z internetu chce zniszczyć, czy nie chce zniszczyć Fame MMA, w chuju bym to miał. Tak, to jest takie malowanie. I nadal, wiesz, no, jakby, nadal mam to w chuju, powiedzmy, pośrednio, nie, ale no... Ta, to wiem, takie... o czym mówi, ale nadal wiesz, to jest takie lerum polerum tylko po to, żeby zbudować jakąś narrację z tyłu głowy większości ludzi i potem ktoś, kto obejrzy materiał i nie zapozna się z wszystkimi faktami, będzie rozpowiadał i w taki sposób, no tak się tworzą te wszystkie, wiesz, pomalować, te wszystkie newsy, kurwa. Pomalować tą sprawę z pytongiem, żeby to wyglądało jak sytuacja Lexi, lecimy dalej. Teraz wciskam wam narrację w głowę, że to tak naprawdę chodziło o Fame. Teraz wam nasram po prostu informacji na temat jakiegoś ukrytego spisku między Cloud a Fame. Patrzcie, tu streamy z Lexi. Lexi tam w ogóle za bardzo nie ma dużo do powiedzenia w sumie w tym streamie i to wszystko jest na zasadzie, patrz jak się spojrzał. I wiesz, i budowanie takiego po prostu, żeby zrobić z tego faktycznego plotusia, żeby potem ludzie właśnie spojrzeli, nie, ja to pierdolę. I ja wiem po sobie, po tym, że faktycznie jak drobnął ten film Vardengi i widziałem ten tytuł mi się wyświetlił i gdzieś tam linki zaczęły latać, moja pierwsza reakcja to było po prostu wywalenie oczu tak w tył czaszki, że zrobiły 360, no nie? I dopiero potem jak ludzie pisali, nie, Zbychu, sprawdź, to jest naprawdę mocny materiał, to miałem takie, okej, spojrzę, o kurwa. To była moja reakcja, dopiero wtedy, nie? Więc ja widzę totalnie, jak Boxdil uznał, okej, rzucić pod pociąg nie mam kogo, wybronić nie mam się jak, to po prostu zbuduję to w taki sposób, żeby ludzie uznali, a wiesz co, wasza sprawa, mi się nie chce. Wiesz co, też po prostu nawet z perspektywy, wyobraź sobie, że nic wcześniej o tym nigdy nie słyszałeś. No, dokładnie. Po prostu jesteś świeżą osobą, no. Wchodzisz na materiał Boxdila. I powiedzmy nawet teoretycznie nie masz czasu na siedzenie w internecie i przeglądanie wszystkiego. To no, to, co on przekazał nawet w pierwszych 8 minutach, sounds believable po prostu. Tak, nie, no oczywiście, że tak. Dla kompletnego laika, wiesz, jest to na pewno jakiś punkt zaczepny, żeby w to popłynąć, nie?
To po prostu brzmi, jakby to była prawda, kurwa. On to tak, tak rozegrał, tak zmanipulował, że to bardzo łatwo po prostu usiąść i zdjąć tę gardę i powiedzieć, a okej, okay, czyli co tak nie było. Zmienia no faktu, że pomimo tego, że na pewno dla takiej osoby, która gdzieś tam w tym internecie nie siedzi, materiał ten może właśnie być w ten sposób odebrany, to kompletnie pomijając to, też do takiej osoby byłby cholernie chaotyczny, bo jest paskudnie zmontowany, nie? Strasznie się powtarza, jakieś rzeczy on nagle mówi, później mówi coś kompletnie innego, co w ogóle się nie wynika z siebie, mówi... Ty, ale to jest odwracanie nagle po prostu mówi, uwagi. Patrzcie, było tak i tak i wam teraz to udowodnię, po czym pierdoli se coś i nie udowadnia tego, co powiedział, że udowodni. Ej stary, ale czy oglądaliśmy wszyscy Boysów, nie? No tak. Firecracker. Jakby... Firecracker, okej, więc stało się tak, więc dlatego stało się tak i rozumiecie, dlatego to jest złe, nie? Widzicie, tak było. I nie powiedziałeś, ale co było, nie? Jakby... Wiesz, ale jak sobie spojrzysz jako już osoba, która jednak coś tam zna się tam w tej strefie internetowej, konkretnie w tym temacie, no to przypomina się człowiekowi, jak jeszcze Bogzel za to wszystko przepraszał, jak się mówiło otwarcie o tym, że te dziewczyny miały poustawiane rangi na TeamSpeaku, które miały określać ich wiek. I że Bogzel o tym wieku tych dziewczyn wiedział i tak dalej. Nagle się okazuje, że jednak nie wiedział i że jednak został okłamany. Kompletnie idzie w zupełnie inną stronę. Ja pod tym względem tego nie rozumiem. Jakby czego się on spodziewa? Że ludzie tak po prostu to łykną? No, bo właśnie wydaje mi się, że to jest ten cel, żeby tych ludzi mniej wtajemniczonych w tą sprawę albo coś trochę pozapominali, to żeby ich najbardziej właśnie tutaj, wiesz, skonfundować w tym wszystkim. Bo wiesz, masz jeszcze tam jakieś rzeczy typu, jest ten stream Lexi z Wardęgą, nie? I on tam mówi właśnie o tym, że tam jest pokazany Sylwek. I on mówi do Lexi, że z Fagatą fajnie mu się streamowało, ale ona powinna tam przeprosić Stewarta za to, co mówiła i że odjebała trochę, nie? Tak. Mocno. Wszystkie sugestie idą w kierunku, jeszcze specjalnie jest pokazywany w ogóle ten stream Fagaty, co ona tam płakała. Tak, na temat Stew, no. Na temat Stew. Gdzie później się okazuje, że chuja prawda, bo oni rozmawiali o tych głosówkach, co tam ta Masza Graczykowska puściła wtedy. Z planem B, co Fagata wtedy mówiła, że ona musi mieć jakiś plan B. I tym planem B miał być właśnie Stew. Tak, jeszcze... zauważ, jak bardzo, nawet jeżeli on już coś odbija, to on robi to bardzo powierzchownie, na tyle, żeby nie wyjaśnić, inaczej, nie przedstawić dokładnej sprawy, tak tylko odbić i polecieć dalej, i dlatego to też jest mój argument za to, że on po prostu tak wali na oślep wszędzie, żeby człowieka znudzić. Jak pada to nawiązanie do wicemistrza Śląska, on nawet nie tłumaczy, do czego to jest nawiązanie. On tylko mówi, przypadek? Nie sądzę. I leci dalej. I do widzenia, nie? A o co chodziło? Ja mówię firecracker dosłownie. No, ja mówię dosłownie, to jest firecracker type shit. On po prostu mówi powierzchownie tylko po to, żeby wiesz, jakby dać ci... Taki zalążek, jaką narrację chce prowadzić, nie? Tak, tak. Wiesz, że taki chłopski rozum po prostu mówi jedną rzecz, z której pośrednio, jak kurwa bardzo się zastanowisz, wynika druga i idzie dalej, nie? I powie to tak szybko, że ty nawet nie będziesz w stanie zanalizować tego i już kurwa, i już zapomniałeś. Ale wiesz, zanim przechodzimy w ogóle do całego spisku, kurwa, Wardęgi, Lexi, tego całego związanego z Cloutem, kto tam jeszcze miał w tym brać udział, nie wiem, mam to w dupie, już naprawdę nieistotne jest to, to jest tak sklejane na ślinę, mówię tylko po to, żeby dzieciaki to łykały, albo osoby, które, no, tak jak już ustaliliśmy, nie mają pojęcia i dla nich może być to wiarygodne, nie? Gdzie to jeszcze cały materiał jest podbity, mimo tego, że jest chaotycznie zmontowany, to
Udźwiękowienie jest zajebiste. To jest ta jedna rzecz, którą powiem o filmie Boxdela, która mi się podobała, że muzyka jest dobrana, fajna. No bo trzeba to, grać na emocjach, stary, no to muzyka mi się podobała było. Akurat. Trzeba było zagrać na emocjach, pokazać, jaki to jest spisek, jaki to jest podniosłe, moje podniosłość moich kurwa argumentów. Znaczy, wiesz, każdy to robi, na tym polega robienie materiałów też, nie? Tak, ale wiesz, że on na tym spędził najwięcej czasu. Tak, tak, no dokładnie. Wiesz, jest w ogóle cały ten fragment przed tym spiskiem i jest temat tego zdjęcia. Jest teraz wielka dyskusja o tym, czy to był jego kutas, czy to był kutas z internetu. Jakby... Ja nie rozumiem, w sensie, no fajnie, to nie był twój chuj i jeśli to nie był twój chuj i mówisz o tym, że nie był twój, no to spoko, nie? Mhm. No to jest jakieś pole do tego, że się tłumaczysz z tego, nie? Ale fajnie by było po tym powiedzieć, że no żarty i jakiś humor pomiędzy wami nie zmienia tego, że ty miałeś kurwa 19, a ona 14. W sensie, ja nie wyobrażam sobie nawet dla jebanych żartów w wieku 19 lat wysłać zdjęcie chuja z internetu 14-latce. No po prostu jak miałem 19 lat, to jej to kurwa do głowy nie przyszło. Ja ci powiem tak, na tym nagraniu rozmowy, co Wardęga wysłał, na jakieś półtorej sekundy cenzura za wolno zapierdala, no nie? I widać kawałek, tak w sensie... Jak to uznać? Korzenie tego dębu, you know? Aha. Tak mignęły tylko, że o, tu się zaraz zacznie kutas. Widzisz, taki kawałek zdjęcia po prostu, no nie? No. I powiem ci tak. Boxdel, stop the cap, kurwa. Nie wierzę ci. Bo na pewno, kurwa, jakbyś zdjął zdjęcie kutaka z internetu, to tak, kurwa, wyprofilowane i tak, kurwa, podświetlone i tak, żeby na... Gadaj sobie co chcesz, jasne. Pierdol, baron, rodzinę se powie. Nie wiem, stary, bo powiem ci, Wardęga stwierdził na streamie, że on nie wie, czy to jest w końcu jego, czy nie jego kutas. Jedziemy do Boxdela, zdejmujemy mu majtki, przekonajmy się. A, bo ty nie wiesz. Nie rób tego, bo przybiegnie Dubiel, jeszcze opierdoli. Bo ty nie wiesz, Czarek. Co nie wiem? No, Wardęga mówił, że Bombel mu zdjęcia swojego kutasa pokazywał, żeby, wiesz... Nie gadaj, kurwa. Ja pierdolę. Że to nie jest ten sam. Ale w końcu finalnie mówił, że nie wie, czy to jest jego, czy to nie jest jego. W każdym razie nie jest to przedmiotem dyskusji, czy to jest jego, czy nie jego, bo nie ma to żadnego znaczenia. Nie, I'm just saying. Już słyszałem. Tak samo jak to powtarzane tam, to zaraz będę nałogowo korzystać z tego, nie? Będzie ten za jeden odcinek, albo tak dam sobie z 5 odcinków, żebyśmy tak zapomnieli. Jak mnie Czarek wkurwi, to mu powiem: opierdol kolbasę jebana Klawero. Ja pierdolę. Nie, no Idelti szmato to też podbieram. No jak on to powtarzał w kółko, nie? W no. sensie ten przykład z Kasiuszem jeszcze, że to jest tak, jakby on Kasiuszowi powiedział na konferencji, co tam było? Coś w stylu... No też chuj, opierdol migałę, debilu jebany, coś takiego, no. I on sobie pod to buduje... I Wardęga zrobił ze mnie homoseksualistę, widzicie? To jest... I by powiedział, że zaproponowałem Kasiuszowi seks oralny przed milionami widzów i coś tam bla bla bla. W sensie... O, ja nie wiem, kto by tak pomyślał, ale nie idźmy w tę stronę. No, różnica polega na tym, że Kasiusz nie jest 14-letnim chłopcem. Tak, i siedzą w takim settingu, że tego raczej tak nie odbierzesz. Bo siedzą przy stole... Obrażają się i ten wiadomo, jaki jest kontekst i setting sytuacji, a nie, że to są jakieś tam rozmowy na Facebooku i ha, opierdol mi kolbasę, ha. Wiesz co, ja wszystko rozumiem, nie? No. Ale jak jeszcze raz, kurwa, usłyszę, że takie były żarty i taki panował wtedy humor, zamknę oczy na zawsze, mam dość. Wiesz co...
Kurwa, właśnie, nie, wiesz, ja mam ochotę, żeby ktoś jednak zamknął te oczy na zawsze, ale potem przejdziemy do tego. Ja to wczoraj na Discordzie pisałem, że mi się źle używa tego tekstu, bo ja go czasami używam, ale ja wytłumaczę, co ja mówię, co ja mam na myśli mówiąc przez ten, kurwa no, co ja mam na myśli mówiąc, że kiedyś czasy były inne, no, że światopogląd był trochę węższy, nie miałeś rozeznania, interesowało ci tylko twoje podwórko i twoi znajomi i nic poza tym, widziałeś tylko czubek swojego nosa, humor był bardziej edgy, bo w sumie nawet nie miałeś osób, które mogłeś urazić swoimi edgy żartami, dosłownie ich nie znałeś, więc przez to, kurwa, dla mnie w moim przekonaniu czasy były inne. Co z kolei ma na myśli Bugsdon? Jebanie dzieci! No do kurwy nędzy, no! No, no nie, coś... może nie jebanie, ale może pokazywanie pewnych części ciała dzieciom. Pokazywanie, kiedyś... pisanie w określony sposób, no nie wiem, to jest strasznie dziwne, że na tym etapie chłop dalej próbuje iść w tym samym kierunku, kurwa... Bo on przecież wedle samego siebie już swoje się naprzepraszał, no. No. Tak jak ja mówił, tak jak się odkleiło mu na tamtym streamie na aferkach, to mówił, a no bo ja zawsze muszę być pokorny i przepraszać za wszystko. Kiedyś to było, kurwa, no to nie, to teraz będziesz sobie pierdolić, że taki humor był między wami, więc tak śmiesznie, taki, kurwa, mieliście taką fajną paczkę znajomych. Stary, ja miałem zajebisty humor, jak miałem 19 lat. Normalnie. Sobie kutasy z Google'a, dokładnie. Nie, baba mi mówiła, że ma 14 lat, a ja zacząłem walić konia. Mówię, walę konia, na przestań, bo to śmieszne, ja ha ha ha. Nie wytrzymam z beki, kurwa... zaraz dojdę, ha ha, mów tak dalej, kurwa. Mów tak dalej, wyścij zwisłe cyce, których nie wysłałaś, ha ha ha, kurwa. No, jakby... no nie wiem, ty kurwa jebany debil, gdybym się miał cofnąć do czasów, kiedy miałem 19 lat, jakiś mój 19-letni kumpel mi powiedział, że ma taką koleżankę 14-letnią i oni mają taki humor, że wysłał jej zdjęcie kutasa, ale nie swojego, tylko z internetu, to bym po prostu mu w pysk zakurwił. Bo to nie jest normalne i jakby nie możesz zasłaniać tego żadnymi żartami. No. Jakby, nie wiem, ktoś by chciał mu kręcić aferę na to, że on miał 19, ona 19... i zrobił coś takiego, jeszcze by było tu jakieś pole sensowne do tego, żeby on mógł mówić, ale to nie mój, tylko z internetu, bo taki humor między nami był. Okej, okay, koniec dyskusji. Koniec dyskusji, kurwa, to nie naprawdę. Jest, stary, to nie jest jeszcze wystarczająco dla mnie podkreślane i ja to podkreślę bardzo, ale to bardzo grubą kreską. Pamiętajcie, drodzy widzowie, to też nie jest tak, że to były jakieś znajomki po prostu Boxdela. To nie jest tak, że to byli jacyś koledzy, kurwa, jakieś zamknięte grono. Boxdel był, kurwa, streamerem i to byli jego widzowie. Nie zapominajcie, kurwa, o tym. No to do też, nie? To no. Też. Ten, to ten też, power dynamic był troszkę inny niż więc faktycznie to... ktokolwiek z was próbuje naprawdę to usprawiedliwiać, myślą, no okej, okay, dobra, kurwa, ja na przykład ze moimi znajomymi też różne zjebane rzeczy, ze znajomymi, kurwa, nie z randomami z internetu. Dobra, nie z nieletnimi stary. Randomami z internetu, stary, kurwa, no. Stary, w zupełnie innym kierunku trzeba tutaj pójść. Myślę, że trzeba użyć tego tej słynnej metody na zmianę perspektywy. No. Jeśli kiedykolwiek przyszłoby wam do głowy, żeby bronić Boxdela, bo przecież taki humorek był i on w sumie nic takiego złego nie robił, wysyłając to zdjęcie. To podajcie swój adres, może. Nie, chodzi, nie, nie, słuchaj, to nie chodzi mi o to, żeby teraz, wiesz, do spodu go kurwić za to, aż umrze, nie? No to nie ta osoba, jeszcze dzisiaj dojdziemy do tego. Nie chodzi o to, bo przede wszystkim chodzi tutaj o to, że strasznie debilnymi rzeczami próbuje się wybronić i znowu nie potrafi powiedzieć, no tak, to było chujowe, tylko szuka sobie na to jakiegoś wytłumaczenia i robi swojego wielce olbrzyma. Tak, stawia olbrzymy w kiblu. Stawia olbrzymy w kiblu. Tak, no. Stary, wiesz co, jak miałem 19 lat i mój przyjaciel, no ma siostrę, nie wiem, nie pamiętam ile ona ma lat, i było jedno zdjęcie, które latało, jak my mieliśmy chyba 15 lat, jakaś typiara się pojebało jej się i ona wstawiła na Snapchata na story zdjęcie swoich cycków i to kurwa latało dosłownie, nie? Aha. Jakby latało... wszyscy kurwa to mieli, jak pływacy to mieli, nie? I ona potem, pamiętam, że sytuacja była tak, że
jej chłopak pisał do ludzi, którzy mieli to zdjęcie. I on mówił, no ogólnie to nie jest ich zdjęcie, ale jak będziesz wysyłał, to ci wpierdolę, jakby już więcej taka sytuacja. No to brzmi boksdalowo dość. No brzmi boksdalowo. I wiesz, i wyobraź sobie, że jakby kurwa, to nie jest tak, że powiedzmy ktoś ci wysłał zdjęcie z internetu, tylko takie, dostajesz zdjęcie, które i tak wszyscy widzieli? A nie, że ty wysłasz, kurwa, zdjęcie 14-latce kutasa. No co to, kurwa, jest w ogóle za dobrze, różnica? Dobrze, a mogę skończyć, bo się wcześniej tak, kurwa, srałeś, że pierwszy raz zacząłeś mówić, a mi o tej perspektywie nie dałeś skończyć w ogóle. A, dobra, perspektywa, no. No. Perspektywa dla wszystkich takich osób, które bronią Boksdala, już zróbmy to na takim speedrunie. Pomyślcie sobie, że macie 14-letnią córkę i widzicie, że jakiś 19-letni zjeb wysyła jej zdjęcie kutasa. No. Brońcie, kurwa, go teraz. Powodzenia. Good luck with that, nie? No. Ja bym go, wiesz, jakbym go bronił? Ja bym pojechał pod jego adres i bym go bronił. No i czy w ogóle... Przed moimi pięściami, kurwa! Czy w ogóle, jebany debil. Czy w ogóle wtedy, kurwa, byście się zastanawiali, a może to nie jest jego, może to z internetu, kurwa. Czy w ogóle taka myśl by wam w głowie się pojawiła? Tak, tak. Stary, ja bym się zastanawiał, czy on by nie poleciał do internetu, jego zdjęcie pod całym zajściu, kurwa. Córka twoja 14-letnia przybiega do ciebie, pokazuje ci, że jakiś chłop wysłał jej takie zdjęcie, a ty sobie tak, kurwa, siedzisz i myślisz, córcia, ty jesteś z chujem na lepsze czasem mi zamieniłaś. Pomyślałaś może chociaż przez chwilę, że on to zdjęcie z internetu wziął? Tak, siedzisz i tak musimy się wszyscy uspokoić. Poczekaj, bo musimy sprawdzić, czy to zdjęcie jest z internetu. Czekaj, i nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Niech on mi odpisze, dobrze? Piszę do niego na Messengerze. Nie, czy mógłby odebrać? Ten ojciec dzwoni do niego na wideorozmowie i mówi, cześć, słuchaj, mógłbyś mi teraz na wideorozmowie pokazać swojego siusiaka, a ja bym zweryfikował, czy na zdjęciu to jest ten sam. Wiecie co, nie wyciągajmy pochopnych wniosków, ja już kopiuję to zdjęcie, wrzucam w Google. Ha, kutas z Google. Okej, nic się nie dzieje w takim razie. To córcia, ty jakaś pierdolnięta jest. Córcia, dostajesz szlaban. Córcia, dostajesz szlaban i za karę musisz mu wysłać cycki. Nieważne, czy z innych... Rozumiesz, córcia, ty pierdolnięta. To jest dokładnie ta logika, kurwa, nie? No tak, no. Jezu. Okej, skoro już przeamaliśmy trochę... Ej, nie, wiesz co? Nie, wiesz jaka to jest logika? To jest tak... Ty grozisz mi? Grozisz mi, że mnie zajebiesz? Ale to w żartach było. Okej, to już nie ma tematu, jakby kurwa, no... To jest... wiesz co? Bo to jest... skoro już przeamaliśmy te lody, już sobie żartujemy, jak chciałbym powiedzieć, Boksdal. Ale ty naprawdę, kurwa, wybitny jesteś. Jednego ci nie odbiorę. To jest twoje, w pełni. Naprawdę trzeba mieć psychę. Naprawdę trzeba mieć psychę, żeby w materiale, gdzie wiesz, że twoje życie po prostu zwisa na krawędzi, gdzie twoja kariera, cały twój dobytek, cała twoja reputacja po prostu walczy o życie, ten człowiek, no nie? On wie, że on ma jeden film, żeby odpowiedzieć. Fokus, no nie? Myśli, kombinuje, ponad tydzień to gówno skleja i ma psychę wrzucić, kurwa, tego szota z Lexi, zatrzymać, kurwa, klatkę i puścić She knows, she knows, I know she knows. Jak ja to zobaczyłem w tym filmie, to musiałem zapauzować, rozjebałem się na krześle. Nie, on tego nie zrobił. Nie, ty kurwa debilu jebany. Ale które, bo mnie nie było chwilę. No jak jest tam, że oni właśnie ten, no tym wicemistrzu Śląska i ten, i tam właśnie ona, i Lexi po prostu jest tak, tak sekunda, jak ona po prostu patrzy na Wardęgo z odwróconą głową, Boksdal to zatrzymuje i puszcza w tle. She knows, and I know she knows. Jezus, kurwa mać. Brat to pociął jak TikToka, nie mogę, kurwa, no nie mogę, nie. On takie, to na TikToku będzie się nieźle klikać. Mnie to tak rozjebało po prostu. Ja leżę, no nie, ja leżę, więc zatrzymałem ten film, patrzę, nie. Pamiętasz, jak wtedy się śmiałem, że oglądałem zaspany film Wardęgi i byłem świecie przekonany, że to z herbatką, to mi się po prostu przesłyszało, to nie jest możliwe, że on to pierdolnął. To wtedy miałem, to nie jest możliwe, że on to kurwa zrobił.
bo to było wtedy, co chciał zbudować narrację, że Lexi tak się na niego spojrzała, żeby ten, żeby uciął temat, no nie, żeby szybko zmienił, bo ona wie. I Lexi właśnie, she knows, ja pierdolę. Wiesz co, stary, ja sobie usiadłem, zaparzyłem herbatki, pomedytowałem i sobie przypomniałem, że to był jednak mój kutas. Brat tam powinien ogółem Edita kurwa skleić, no nie, że wiesz, że wiesz, tam metamorfozis powinno polecieć w pewnym momencie. Pum, pum, purum, pum, pum, pururu. Ty kojarzysz te Edity z tym na przykład, z, Jezus, z Soldier Boyem. Sorry, ten, musiałem odejść na chwilę, byłem totalnie... zoftopowany. Kurwa, ale normalnie, tak, wyobraź sobie, że... W ogóle mnie ucięło, jak ja chciałem powiedzieć coś. Aha. A propos tego montażu, co mówiłeś z She knows. Tak, no my się śmiejemy, kurwa, że Edita powinien sobie zrobić, tak jak wiesz, ten Soldier Boy takie. I ja wtedy mu powiedziałem, że to nie był mój kutas. I cały Edit, kurwa. No i w tle leci pum, pum, purum, pum, pum, pururum, pum. Nie, mnie to wtedy absolutnie zniszczyło, nie? Kurwa, Michał Baron, nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tego, kurwa. No ale to jest właśnie, ja chciałem o tym mówić, o tym fragmencie, tym editowym z She Knows, w momencie, w którym mówiłem o tym, że przede wszystkim w ten materiał mają wierzyć w takie Oskarki Maciusie po 13-14 lat, nie? No, no. No to też jest taki, ej, panowie. Taki sposób komunikacji z nimi, nie? Tak. Czarek, uważaj, żeby nie skopirajtowało. Spokojnie, nie rozpędzaj się. Wystarczy. Chodź tam. Nie, spoko, jak coś to ja większość funkowych kawałków z editów to ja ci mogę zanucić nawet, nie? Więc luźno. No ale przede wszystkim jest bardzo sprytne odpowiedzenie na parę rzeczy w tym materiale przez Boxdela. Jest bardzo sprytne wrzucenie całego tego spisku Cloud MMA, który rozumiem miał odwrócić uwagę od wszystkiego i to miała być ta wielka bomba. Sprytne jest to, ponieważ cała masa rzeczy, które jeszcze na niego Wardęga podawał, jest kompletnie przez niego pominięta. No. Jest materiał, który on tak długo robił, on trwa 33 minuty i przez 33 minuty jest lanie wody. Mhm. Wow, czego się kurwa spodziewałeś, no. Szczerze tak mówiąc, jak ci mówiłem, to było po to, żeby było, to było specjalnie to lanie wody, żeby odwrócić po prostu uwagę od całego gówna. Szczerze mówiąc, spodziewałem się tego, że jak on tyle czasu nad tym siedział, to on coś więcej zrobił. No. Jakby na więcej rzeczy odpowiedział, chociażby, no nie wiem, kurwa, na większość, nie? Znaczy wiesz, narracja jest taka, że on teraz chce ci mówić pewnie, że nie, to będzie jeszcze kilka partów. Tutaj o Boże, narracja jest taka, że biedny Boxdel nie mógł krzyknąć na stadionie na Narodowym: zróbcie pierdolony hałas. Tak, o jaki biedny, o nie, on całe życie na to czekał. Boxdemek, moi widzowie, oni mnie was zabierają. Oj, Huey. Łomp, łomp. I wtedy zaczyna lecieć pum, pum, porum, pum, pum, porurum. Oj, Wardęga. Nie, Sylwester, don't kill me bloody fame. Łomp, łomp. Wiesz co, to jest tak, teraz Ryan i Jarek w pełni zrozumieją, pozdrawiam to, co ja pierdolę. Teraz jedyny edit, jaki chcę zobaczyć, to kurwa Wardęga właśnie taki wiesz, wyfiltrowany na maksa. W tle kurwa ta jego swarzyca, co on ją nosi, kurwa się kręci za nim i w tle ten Maju, typia. O, nie. O Boże. Jedno pytanie mam, bo teraz tak przewijam sobie na podglądzie ten materiał, żeby wyhaczyć jeszcze rzeczy, o których można by sobie tutaj wspomnieć na tym segmencie, zanim go porzucimy na rzecz przejścia dalej. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą i tego akurat
nie udało mi się znaleźć, znaczy też nie szukałem specjalnie. Jest, chodzi mi o ten fragment z Tomolciak, która nagle jest na konferencji Fame. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona tam była, z kiedy to jest, co to jest, o czym jest ta rozmowa, co ona mówi, że Sylwester tam, że jak się kobietę ukrywa z nakrycia, to coś, to ukrycia, to coś tam, ta, jeżeli kobieta nie chce być nagrywana i ktoś ją nagrywa, to też jest łamanie prawa. Ale przykro mi, Sylwester, ale ty na to nie zwróciłeś uwagi. Ta, Jeszcze raz, zarzuciłaś mi, że nie zwróciłem uwagi na to, że i tu nagle pojawia się bąbel, który robi i dalej w ogóle ten wątek nie idzie dalej, nie? Tak, ale ci zagięła. Ale ci zagięła i wypierdala jego odpowiedź, nie? Ta cała jego odpowiedź została urwana na no. I chuj. Tak samo jak bierze tego gościa, tego bajkopisarza, co niby kurwa tam znał tam kogoś kurwa, co znał Wardęgę. Bierze tego bajkopisarza i mało tego, to używa jako argument przeciwko Wardędze, ale debilu, to ty dzwonisz kurwa. W sensie nie wiem, rozumiem, że Olciak tam mówiła o Bubsmenie. Prawdopodobnie, tak? Taka jest narracja, taka jest narracja, że tak mówi o nim. Taka jest, wpisałem Olciak Fame, ale oczywiście już jak się wpisuje nie, co, Olciak cokolwiek, to jest zajebka, nie? Powiem ci tak, nawet mnie nie zdziwi, jak zupełnie nie o tym było pytanie i że to po prostu jest tak położone w tym kontekście, żebyś tak to zrozumiał. Więc nawet bym nie mówił, że ta to chyba chodzi o to, nawet tego bym nie mówił, wiesz? W sensie nie, po prostu zastanawiam się, jaka była jego odpowiedź. No. Skoro według Boxdela on jest tak wielce zagięty przez Olciak tam, więc pękło mu ego, przez co później zaczął ją tyrać na live'ach. Taka jest narracja prowadzona, ale przede wszystkim jaki jest kontekst, o czym oni tam dokładnie gadali, nie? No ale to tak samo jak to z tym gościem, co do którego dzwoni, że tam, a skąd wiedziałeś o tym filmie tam Wardęgi i tam... On coś tam zaczął pierdolić, wymieniać, że to na Tarchominie, coś tam i Boxdel jeszcze specjalnie wrzuca nagranie, jak z nim rozmawia, żeby robić te głupie miny. Ta. No, a, bo tak, no to są tak, to już są tak słabe chwyty. Tak. Już jak to, która była minuta? To była 7 minuta, stary, jak on robił to swoje. Później w trakcie rozmowy telefonicznej, to tak jak mówisz, robi te swoje głupie miny, po cichu się nie odzywa. To jest trochę tak, jakbyś, nie wiem, był z kolegą i nagle matka do ciebie dzwoni, że masz wracać do domu i masz szlaba, no ty przy koledze robisz. Tak, no dokładnie. Zresztą u Boxdela takie zachowania są normalne, jak z tym wyciszaniem mikrofonu na przykład, nie? No. Wycisza mikrofon i mówię, ty kurwo jebana. Ta, wrzucenie Olciak pod pociąg też było zabawne. No, kupiłem jej batonika, a generalnie to kupiłem później komputer, żeby mnie nie wkurwiała i tyle. Tak, to też jest zabawny wątek. Spoko, że typiara generalnie poświęciła się trochę wizerunkowo, żeby ci dupę ratować, ale... To też jest zabawne w tym wszystkim, bo to jest tak głupie, że to ludzie aż przypuszczają, czy to nie jest jakaś pułapka na Wardęgę właśnie, ale jak ona potem rzuca te storki, no to fajnie, kurwa, że próbujesz się komunikować z dorosłym człowiekiem, a on teraz mówi, że go wkurwiasz, no nie? No to chuj, znaczy... idę pograć w gierki. Ja uważam, że ona powinna w ogóle się odjebać od tego tematu, bo nie jest pomocna ani trochę. No, jakby, wiesz... Co by nie było, wiesz, jak bardzo bym po niej nie jebał, dopuszczam myśl, że ona sama do końca nie wie, co się odjebało i sama do końca nie jest w stanie się w tym wszystkim poskładać. Dopuszczam tę myśl, no nie? Więc ja już nawet nie na zasadzie, żeby się odjebała, bo no, tylko że już szkodzi, to na zasadzie tak długo dla własnego zmieniała strony. Tak po prostu dla własnego bezpieczeństwa, po prostu Olciak, nie brnij w to, proszę. Tak często zmieniała strony, że faktycznie dziewczyna może być w tym wszystkim pogubiona, nie? No. Także wiesz co, bo to ona po prostu czeka na kolejny przelew. Jeżeli nie będzie przelewu do tego dnia, to zmienia stronę, to jest, wiesz. I na chuj on tym mieczykiem macha. Co, nie? Wiesz co, bo to też od po prostu, jakby to powiedzieć, zabiera twoją uwagę, nie? Bo tam jest haha, tak śmiesznie, ten mieczyk, tak nie na poważnie, bo ten chuj, to wiecie, to w ogóle AI to wytworzyło, nie? Podoba mi się komentarz jakby... Koszanki pod tym materiałem. Nie wiem, co się dzieje, mieczyk mnie rozprasza. powiedziała ta dziewczyna, która dostała to zdjęcie, jakby nie wiem. Jak... No właśnie miałem powiedzieć, że to taki odruch bezwarunkowy, że musiał czymś pomachać, no nie? Żeby się czymś zająć. Fidget spinner dla ekshibicjonisty. Pomachać mieczykiem. Ja pierdolę, nie. I ten mój żart z początku już nie jest taki okropny, co? Jakby to... No to co może... jeszcze mamy tutaj? No to mamy jeszcze...
Ja pierdolę, dzisiaj sam tragiczny odcinek jest w ogóle. Tak, bo my niedługo chyba spierdalamy z tego tematu Boxdala, więc szybko chyba lepiej chopie dub, bo szkoda tracić na to. Ile mamy, no właśnie, wystarczy, no już prawie godzina gadamy o tym olbrzymie, który wpadł do kibla po prostu. Było coś tam jeszcze dużego, takiego, co warto podkreślić? Widziałeś zdjęcie. Ten Ukrainiec z Charkowa, nie? Tak, Ukrainiec z Charkowa i ubranie to jako żart, a potem Wardenga pokazuje cały kontekst rozmowy. Mówię ci, to pada jakoś w... On się zaczyna do tego odnosić w 23 minucie. Ja do tego momentu, jak to z MJ oglądaliśmy, to ja jej mówiłem kilka razy, jak pauzowałem. Ja się zastanawiam, czy on się kurwa w ogóle odniesie do tego, czy zostawi to jak najprawdopodobniej większość wątków, no bo patrząc na to, jak leje wodę i się powtarza, jeszcze wciska tu ten spisek Cloud, no to najpewniej większość przemilczy, nie? No i niby się odniósł, a w sumie to nie. No nie, bo jakby nie wiem, co miała zmienić ta jego wstawka. Bo jedno to było nagranie w kompletnie innej atmosferze, tak, to, które my znamy, no. To, które my znamy z właśnie z tego, co wrzucał Sylwester na X-a. A, tak, najpierw to, no. No to tam masz kompletnie inną atmosferę, oni w zupełnie inny sposób rozmawiają, słychać też po samym nagraniu, czy to po ich głosach, w miejsce, które się znajdują, sam pogłos jest inny, no to jest coś zupełnie innego, więc trochę nie rozumiem, po co jest podawanie tutaj jakichś innych nagrań z ich odcinków, albo to, że on też nagrywał niektóre rozmowy, czy po prostu jak coś tam byli razem gdzieś i akurat rozmawiali o tym, że ten to zagra mordercę w jego filmie YouTube'owym, bo on sobie pasowałby pod mordercę, a tak to sobie żartowali, bo za ci myczykiem pierdolę, kurwa, zabijecie. Coś tam, nie wiem. Ty wiesz po co, no żeby zmanipulować, no po to no, jeszcze kurwa w tle leci, jak w ambasadzie się przytulają. Ale stary, to jest, wiesz co... żeby zmanipulować, chodzi po prostu o to, że to jest zajebiście nieefektowne. No tak, no bo on po prostu rzuca, mówię, wszystkim co ma. Rykoszetem napierdala, na oślep, ale wiesz, żeby znudzić człowieka. I wiesz, i potem nie idziesz na ten, załóżmy, kupiłeś to, nie idziesz na ten stream Wardęgi i Wardęga nie puszcza ci całego nagrania, jakiego ma tam tej rozmowy. I nie masz nawet z tyłu głowy, że to, że Boxdel powiedział, że on sam nie wypytywał, to też jest bzdura, bo Boxdel sam zaczął ten temat, kurwa. Nie? No tak. Jeszcze wiesz, dorzućmy tutaj, ja już nawet załóżmy duże what if, że nawet jeśli, to powiem wam tak, drodzy widzowie, na tej zasadzie, wyobraźcie sobie, macie kolegę, a ci zajebę zara, a ci zajebę, a potem kurwa zostajecie sami kurwa gdzieś i, nie, ale poważnie, wypierdoliłbym cię, nie? Rozjebałbym. Bo on później pyszk, w ogóle kurwa. Szybko on tam pokazał, nie, że oni tam na początku o Buddzie gadali. No, jakbyście się, drodzy widzowie, czuli w sytuacji, na przykład, mówię, duże what if, ale załóżmy wszystko, co powiedział, nagle zakrzywmy czasoprzestrzeń, wszystko, co powiedział Boxdel w tamtym kontekście, to prawda. Więc macie kolegę, który żartownie mówi przy innych kolegach do was, że ale bym ci wyjebał w ryj, ho, ho, ho. Nie, no kurwa, zajebę ci zara, nie, ho, ho, ho. Zostajecie sami w dwójkę w pokoju, nie, ale serio, ryj bym ci rozjebał, no nie, tak bym ci kurwa w łeb po prostu spierdolnął w tym momencie, na całym twoim koledze, a bym ci zajebał, ty, ha, ha, ha. I następnego dnia, nie, wiesz co, kurwa, nie wracaj ze mną do domu, bo kurwa cię rozpierdolę, rozumiesz, kurwa, zniszczę cię, człowieku, nie? I on potem sobie idzie, następnego się pyta, a siema ty, ja ci wyjebę zaraz. A. No, to jest komfortowa sytuacja, drodzy widzowie, czujecie się komfortowo ze mną? I wiecie, tak wygląda edging właśnie, to jest... To ja pierdolę, kurwa. Ja nie wytrzymam, Szarek, ja zaraz krzesło złamię przez ciebie. No co, no, się skłamałem, no. Nie mogę, krawędziuję kolegę, mówię mu, że mu zajebę, a potem, że mu zajebę i mu nie zajebę i potem, że zajebę. Ta, Czarek przerzucił to na wieżę, ho, się ruchamy, kurwa, w dupę, a potem zostać na samotności, ale się dobrał do tego pytonga twojego, ty to na to przerzuciłeś, nie? Nie, powiedzmy, chciałem zażartować, że takie, wiesz, ciągle mówienie, że ale ja bym to zrobił i tego nie robisz, to trochę takie edżowanie, no. Kurwa, no. No, więc nawet zakładając tu dużo what if, co to zmienia? No, jesteście razem z kumplami, mówicie
ale haha, będziemy się zaraz pompować w dupę, chłopaki, co? Zostajesz sam z tym jednym kolegą i kurwa po prostu otwierasz mordę i z, nawet nią nie ruszasz, po prostu z mordy ci leci jak z głośnika, dajcie mi go, sztywnego fiuta. Nie, myślałem, że na odwrót, otwierasz mordę i nagle słyszysz, samolocik leci. Wleciał w dwie wieże, niestety nie trafił. Ja pierdolę. O, jeszcze nie wylądował ten żart, jeszcze tak 10... Spóźnione, Czarek, spóźnione, jakby już przeleciało. Dobra, myśmy resztę przemielili już z tego filmu. Właściwie całość tego filmu już sobie omówiliśmy. Tam jakieś tam mniejsze rzeczy, czy to była jakaś Lexi, ktoś tam, Fagata, jakieś... nie wiem, nieistotne. To już jeszcze tyle o tym gadaliśmy, że myślę, że należałoby to zostawić. Jeszcze taką jedna jedną myśl, ciekawostką. Jedna. To chyba, zaraz powiesz, ja tylko chciałem taką jedną ciekawostkę a propos tego, że Boxdel na przykład poza tym materiałem później poszedł w tym kierunku, żeby Sylwestrowi na przykład publicznie wyciągnąć, że mu nie staje, bo to jest przedmiotem dyskusji. Czemu nie? Wiesz co, ja może wysłałem kutasa, ale tobie nie staje. Haha, zazdrosny, tak, ale ci zajebę, a, tak, to o to ale ci zajebę. Całej Pandorze, tak? Że tak, Sylwester po prostu jest zazdrosny. Ej, wyobraź sobie, że to faktycznie tylko o to chodziło Sylwestrowi, kurwa. Czarek, no nie wiem, kurwa, czy ja bym się chwalił, że mi przy czternastkach staje, kurwa, no nie wiem. Mi nie staje akurat z Boxdalowi tak, ale... Mi też nie i nie wiem, czemu miałbym się śmiać z kogoś, że mu nie staje przy czternastkach, kurwa. Nie przy czternastkach, że po prostu mu nie staje, o to chodzi, nie? Tak, że chodzi o to, że jest impotentem wyciąganie jakichś takich rzeczy, że tam była jakaś rozmowa o tym, że czy jak on wejdzie na... czy jak Sylwek wejdzie na towar, czy to pomoże mu z jego problemami z erekcją. Nagle kurwa jest jakimś zajebistym przedmiotem dyskusji i czymś, w czym można siebie teraz rzucić. Wydawało mi się, że ten koleś generalnie ma ten, ile? 28, 29 lat? No, Boxdel. Koło tego. No, kurwa, ciekawe, nie? Tu nie chodzi o Stewarta, chodzi o twój chuj. W sensie, Boxdel dosłownie reprezentuje poziom LSPP. Tylko taki dosłownie. Dyskusji, dosłownie. Tylko taki nieumyślny. To jest najgłupsze w tym wszystkim. Dla nowych widzów mieliśmy taki program Lubię Spermę po prostu i to jest ten sam humor, nie? Tylko że u nas to był głupi humor, a Boxdel naprawdę tutaj to jest jeden z jego argumentów. Ta, a tobie fiut nie staje, ha ha ha. Ty, słuchaj, Boxdel jest 2 lata ode mnie starszy, kurwa. Wpuść ten zlew do środka, let that sink in, nie? Cóż. Rewo tam jeszcze miał najazd u siebie. Na swoim kanale Rewoszoty. Komentarze, które miały bardzo dużo wspólnych słów, typu manipulacje, tam coś. Nie, wiesz co miało najśmieszniejsze? Było. One miały cytaty, kurwa. Ta, w sensie cytaty nieusunięte miały, o to chodziło przede wszystkim, nie? Ja pierdolę, że z jebanego czatu GPT ktoś, kurwa, cytatu nie usunął, bo jak ci, wiesz, generuje tam jakiś tekst w czacie GPT, to masz dosłownie, kurwa, z cytatem. A mi się wydaje, że to... Ja myślałem, że to było na zasadzie, że wykupił boty i tutaj wiadomości je powpierdalał w cudzysłowy i ktokolwiek botował te wiadomości, to po prostu nie powypierdalał cudzysłowów. Myślałem, że to w tę stronę. Wiesz, to jest na takiej zasadzie, jakbyś zobaczył gdzieś, kurwa, tort z napisem Maciuś lat 19 pogrubioną czcionką. W sensie, to jest napis napisane na torcie pogrubioną czcionką. A, w ten sens. No. Ja pierdolę. Nie, wiecie co, myślałem, ja bym rozluźnił trochę zajebka. Tak, więc już ja bym kończąc... trochę w ogóle rozluźniłbym tą atmosferę i ja bym więc powiedział... Więc poczekaj, więc już kończąc, bo na sam koniec, ciekawostka. Wtedy jak mówił o tym, że chciał zrobić z tego Dolnego Śląska większy żart niż to, że po prostu ma bekę z tego, że się nie zna na geografii. Dolny Śląsk, jakiś tam Śląsk, no nie? I powiedział, patrzcie, to jest Daniel Michalski, mistrz tam wielkopolski czy małopolski, jakiś Polski. Śmieszne?
No nie wydaje mi się. Daniel Michalski. W związku z zamieszczonym filmem przez Boxdel na platformie YouTube, na którym pojawiam się na około 18 minucie nagrania, oświadczam, że mój wizerunek został wykorzystany bez mojej wiedzy, ani tym bardziej zgody. Autora proszę o usunięcie mnie z niego. PS. Jestem mistrzem Polski, a nie Wielkopolski, czy tam Małopolski. Baza. I co najlepsze, Boxdel faktycznie go wyblurował. You can't make this shit up, bro. Właśnie poprosiłem, żeby się upewnić w ogóle, właśnie poprosiłem ChatGPT o wygenerowanie mi w komentarzy do filmów, w których pojawiają się słowa rewo, manipulacja, przeszczep oraz kłamca. No to nie Gimper przecież, no o co chodzi? Rewo dobrze punktuje, ale widać, że w tle jest niezła manipulacja. Coś mi tu śmierdzi jak przeszczep, który się nie przyjął. O kurwa! O kurwa! Ej, ChatGPT go gotuje, kurwa, jak posrany, nie? Nie wierzę w te oskarżenia. Dla mnie to zwykła manipulacja. Rewo może i ma swoje za uszami, ale to, co tu mówią, to grube kłamstwa. Jak przeszczep, który nie działa. No, już się powtarzasz, mój drogi. Zmień materiał. No kolejny dobra. Raz Boxdel i Rewo na tapecie. Mam wrażenie, że ktoś tu manipuluje faktami. Coś jak przeszczep idei, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Kłamstwo ma krótkie nogi. No jeszcze pocisk na Wardęgę się wcisnął. Nie, no i jest z cudzysłowami, nie? Normalnie. Także. No dobra, co chciałeś, Czarek? Ja chciałbym troszeczkę rozluźnić atmosferę, bo nie wiem, czy słyszeliście, była wypowiedź Mateusza Borka w ostatnim chyba przeglądzie, nie wiem, kurwa, gdzieś tam mówił, Jezu, Boras oczywiście, jakieś takie szowinistyczne żarty, typu, o, coś tam, kobiety grały w beach ball, a to dla dupeczek się ogląda, tak. No i poleciały tweety. Mateusz Borek: serdecznie gratuluję naszym paniom zdobycia MF Beach Soccerze. Serdecznie przepraszam dziewczyny i tych, których uraziły moje, być może kwadratowe i głupie żarty w poniedziałkowej mocy futbolu. Żadnych złych intencji ani męskiego szowinizmu w tym nie było. Raz jeszcze przepraszam. Natalka, oczywiście e-kurwa, napisała: a mnie przeprosisz za zboczone wiadomości na priv? Ktoś odpisał: najpierw przeproś mamusię i tatusia za to, że muszą się wstydzić za ciebie. Borek odpowiada: nie mam jak, bo mama nie żyje od 26 lat. Dbaj o swoją, dopóki masz. Jebać kurwy z lewicy, odpisał mu Borek, ty tajlandzka paruwo, to było do tej kurwy. Całuski, wanuski, kurwa. Stary, jeszcze wiesz, kto jest najlepszy? Kto odpowiedział Borkowi odnośnie... Znaczy, nie, odpowiedział tej e-kurwie. No. Trąbka braci pierdolec. Użytkownik Trąbka braci pierdolec odpowiedział. Ja pierdolę, Boże. Przeproś mamę. Moja nie żyje. Ty tajlandzka paruwo, kurwa. Ja pierdolę. Okej, okay, you got me. Kurwa, to było tak śmieszne, jak to zobaczyłem. Peter chyba też, kurwa, umarł ze śmiechu, jak to zobaczył. I wtedy absolutnie mnie to zgięło, nie? Kurwa, ja to zobaczyłem, myślałem, że się zesram ze śmiechu, kurwa. Borek parowo to było do tej tajlandzkiej kurwy. Albo do tej kurwy. Borek tajlandzka paruwa, albo dzisiaj też, kurwa, niezła wymiana zdań. Krecik: dobra, tradycyjnie, do czego mogę zwalić konia? Szalony reporter: do miski. Krecik: a mogę do twojego ryja? A szalony reporter: nie, zmieniajmy, pozostawmy, jak było do tej pory, że ja się spuszczam do twojego. On: napisałbym, że stać cię na więcej, ale tak nie jest. I kurwa, takie ratio mu wpierdolił. Reporter łącznie zebrał 59 lajków, a krecik 1700. O Jezus. Ja lubię trollać krecika, not gonna lie. Czasami jest piękny, ale kurwa, no, że reporter się tak daje wystawiać, po... Jezu. Jak powiedziałeś mi o ten, o... no...
damski, ten o damskiej piłce, to mi się przypomniało. Zalewałbym wam odbyty jak Odra Wrocław. Piękne ci peczki, ciekawe czy ogolone, całuski, wanuski, kochany. O nie, coś ty wysłał wtedy, ja pierdolę. A to nie twoje? Albo siedzę w pr... A to nie ty wysłałeś? Nie, a chyba ja w sumie nawet. Nie, w sumie, sorry, pomyliło mi się. To a, ja sorry, siedziałem co w pracy. Ja wysłałem? Co ja wysłałem, faktycznie. Oj, sorry, tak się... Może tak Boxdel miał, kurwa, że mu się pojebało, że mama mu tego kutasa wysłała, no, a sorry, to kurwa, ja wysłałem. Kurwa, coś ty jej wysłał, ale to ty wysłałeś, a, sorry. Albo siedzę w pracy, nie? I tylko poszedłem do kibelka tam na sekundę i nagle widzę wiadomość, Piotr wysłał filmik. Ja patrzę, tam jakaś se baba, kurwa, jakiegoś dildosa do cipy wsadza. Ja mówię, kurwa, coś ty wysłał, coś ty wysłał, człowieku. Ta, on, ha, ha, ha. Nowa meta tych reklam na Facebooku. Po prostu zmniejszyć ten przezroczystość i tam jest jakiś ładny widok, tam kurwa jakieś wody i tam nagle bu, kurwa, palcująca się pizda. Pluska i znika. Chlup, chlup, chlup. Chlup, chlup i jej nimo. Gdzie znikłaś? Całuski, wanuski. Całuski, wanuski, kurwa. Też. Dobra, jak już jesteśmy w śmiesznych rzeczach, to ja też mam jedną śmieszną rzecz. Jeden śmieszny news, bo kurwa też jest... No, jakby nie będę udawał. Jest kurwa przekomiczny. I słuchaj. 38-letni mężczyzna na widok policjantów skoczył do stawu. Patrulujący rejon gminy Zakroczym, policjanci zauważyli dobrze im znanego 38-latka. Mężczyzna miał do odbycia karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. Na widok radiowozu mężczyzna chciał uniknąć zatrzymania. Wskoczył do pobliskiego stawu i zanurzył się pod wodę. Funkcjonariusze przekonali 38-latka, aby zrezygnował ze swojego pomysłu dalszego ukrywania się i dobrowolnie wyszedł z wody. Wkrótce poszukiwany już był w rękach zakroczymskich patrolowców. Ja pierdolę, kurwa, assassin type shit. O nie! Idzie, wskoczy do wody! Tak jak Trambo. Kurwa w GTA, wjeżdżałeś do tego, nie wiem jak to było, wjeżdżałeś do tego właśnie, tam gdzie streamingowałeś... Pain spray. No, pain spray. Wjeżdżałeś, kurwa, gdzie on jest? On myślał, że tak samo będzie. Wskoczy do wody, nagle mokry jest, już go nie ma. No mówię, John Rambo. No, ale to chyba koniec będzie takich komediowych tematów na dziś, tak mi się wydaje. No ja, wiesz co, chyba. Ja to jest tak, ja tu robię widełki, jak będę robił rozdziały i po prostu napiszę przegląd social media, bo nie chcę mi się tego rozpierdalać na części pierwsze. Plus za napisanie komediowy coś... przegląd. Plus o pisanie jakichś rozdziałów na temat całusków, wanusków, ja wiem, że nie ma nawet opcji na zielony, więc na... No, więc to co, panowie, przechodzimy do w sumie dwóch nieprzyjemnych tematów. A, czekaj, daj mi tylko spojrzeć. Nie, słuchaj, Zbychu, jak już mówiłeś o zalewaniu, to może powiemy o tym, że całą Polskę zalała woda. Tak, to trzeba nagłośnić, to trzeba nagłośnić. Nagłośnić, o dlatego Jezu, pojadę i zrobię sobie mówić, zdjęcia i wrócę. Moi kochani, Czarek, to do ciebie przede wszystkim. Błagam, nie mów tego w ten sposób, bo jak ja widziałem w wiadomościach nieraz, wiesz, jak ludzie tam stoją i mówią, czas upłynął, tak jak woda. Nie, po prostu... Mi się przypomniał klasyk od Bronisława Komorowskiego. Nawet nie wiem, czy on wtedy był prezydentem, ale no, w każdym... Chyba był, tak, już jak był prezydentem. Jego, no, klasyk, cytat. Od razu o tym pomyślałem, jak to wszystko się wydarzyło. Woda ma to do siebie, że spływa. Koniec statu. Jeśli masz na myśli, kurwa, głupie wypowiedzi, to jest mój ulubiony. No, ale tak, bo chwila, bo ja już zarzuciłem takie nawiązanie, bo to trzeba nagłośnić. Bo wy pewnie nie słyszeliście, nie? Nie, no bo generalnie jest powódź i wszyscy o tym trąbią, ale w razie co, potrzebny nam jest jakiś bohater, nie? Który ktoś, kto to nagłośni na całą Polskę. Ktoś, pojedzie kto ma taką i pomoże. Kto ma taką siłę przebicia, że on tylko się tam pojawia i ludzie klaszczą i chcą z nim zdjęcia. Jest taka jedna osoba, jeden człowiek. Homelander?
Edziorab. Chodziłam się nie rozjebało. Ej, ale... Homelander? Edziorab. Ej, mniej więcej... Edziorab dosłownie zrobił Homelandera, kurwa, jak była ta scena z tym, wiesz, samolotem, nie? Przyleciał i... No, widzę, że tutaj macie problem ogólnie, ten się zaraz rozbije. Ta, nie, on przyleciał i... Nie, to wy jesteście prawdziwi bohaterami, wiesz, proceed to fuck off, no nie? Dosłownie, to jest Edziorab moment, kurwa, w tym momencie, nie? Wiecie co, wy jesteście prawdziwymi bohaterami, a teraz... Zasubskrybuj, kurwa. A teraz robimy sobie fotki i wracam do domu. Nara. Zasubskrybuj. No, Jezu, to jest. I żeby nie było, to też nie jest tak, że nie ma lepszych przykładów, bo co by nie było, no z tego co widziałem, to Malczyńscy tutaj się popisali. A Malczyńscy to akurat Malczyńskich nie widziałem. Wrzuciłem tutaj na rozmowę nawet screena. Aha. Jak nas zalało w 97, to zwykli ludzie pomagali naszej rodzinie, więc teraz przed czas się odwdzięczyć. I widać, że zrobili to, takie dojebane zakupy w jakimś Makro czy Selgrosie, nie? Aha, to ja myślałem, że ten... że ty mówisz, że oni coś takiego pacnęli niezbyt spoko. Nie, ja mówię, że to nie jest tak, że wszyscy influencerzy że ich kategorycznie pojebało. A, i teraz okay, wszyscy dobra, się w tym sensie. No, że jak Edzioraptera będą, wiesz, taką turystykę po prostu katastrofalną, wiesz, sobie robić. O, patrzcie, jak tu biednie, o Jezus, patrz, o nie, jak tutaj zalał. I chodzi, kurwa, pokazuje tym palcem po całym Kłodzku, kurwa, no super, nie? Więc wiesz, co, ale wiecie, że w samym Kłodzku mieszka jedna pani Jadzia? No i no, do tego jeszcze przejdziemy. No. Do tego jeszcze przejdziemy, ale tak, no, ze strony Malczyńskich to zajebiście, nie? No. Podobnym case'em jest tutaj Dudla, który też tam mówi, że działają cały czas. Do tego, co jeszcze, o czym jeszcze wspomniał, przejdziemy dalej, jak zaczniemy kończyć temat Edzia. No. Zanim do Edzia przejdziemy, jeszcze takie wyróżnienia może małe naszych ulubionych odniesień do całej tej sytuacji. Jeden z nich to jest wpis na Twitterze. Proszę ja ciebie, Nadi, kiedyś z Beksy. A to nie, to na Instagramie dodała. Na Instagramie story to było. Pomyliło mi się, bo ten wstawiam to na Twittera. Sorry za te powodzie, próbuję to zatrzymać od tygodnia, ale one ciągle lecą. Smutna buźka. Że łzy, chyba. Kurtyna. I guess. Nie wiem, szybko to zniknęło w każdym razie. I wonder why. Ale to nic przy takiej na przykład pani z OnlyFansa, co pod swoim zdjęciem roznegliżowanym, chyba też właśnie pod wątkiem powodzi na Twitterze, wstawiła odpowiedź, że to przy tym, przy mojej cipce to chuj, tam to jest dopiero wodospad. No. No, także yeah. Gratulacje, kurwy, właśnie... macie swoją opcję na promo, I guess. I really pod kurwa i na kurwa. Cieszę się, że jesteście z siebie dumne. No. Przeproś mamę. Dobrze. Nie mogę, nie żyję od 26 lat. Dobrze jest powiedzieć kurwa, ale nie tylko w jeden sposób. Tak. Kurwa. Mhm. No, ale mówię, no także to nie jest tak, że tutaj będziemy mówić, że nie, wszyscy influ B, bo są przypadki, gdzie pomagają. Oczywiście są też przypadki właśnie takich zjebów. Jakby co, to wiecie, jeżeli jeszcze nie wpłacaliście, a macie w sumie co, to my też rzucimy tutaj link do tej ogólnej zbiórki, co wszyscy wrzucają. No nie będziemy się pierdolić w skarbonki, bo to nie ma sensu. W naszym przypadku to akurat zakładanie skarbonki nie ma sensu, nie? No dokładnie, więc po prostu wrzucimy link w opis, jeżeli ktoś jeszcze... Wiecie jak to pachnie? Jak 100 zł. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wrzucał, a chciałby, to zapraszamy jak najbardziej. I to tyle, jeśli chodzi o samą pomoc, jeżeli możemy coś się wypowiedzieć, to teraz jebiemy po Edziurapie, lecimy. Ale chodzi... pamiętajcie, że to, że na przykład akurat nie macie kasy albo nie jesteście w stanie sobie pozwolić na to,
żeby pomóc. No chociaż zawsze się mówi, że tam każda złotówka, nawet symbolicznie, wszystko jest, wiesz, wszystko na chwilę obecną jest mega ważne. To nie dajcie sobie nikomu wmówić, że to jest jakiś wasz obowiązek i nagle jesteście złymi ludźmi, bo gdzieś nie wpłaciliście. Ja też nie lubię takiego rozliczania ludzi za to, czy oni na coś wpłacili, czy nie. I dlatego też chciałem tutaj przejść do Edzia. Ja też wam jeszcze sprzedam protipa, jeżeli macie tak, że dosłownie już jak nie macie nawet co, ale bo jest jeszcze jedna opcja. Jak w Biedrze robicie zakupy, to jak klikacie zakładkę dodaj artykuł, to macie zakładkę wsparcie pomodzian i tam możecie na przykład sobie kwotę zakupów zaokrąglić na sam koniec, nie? Więc jeżeli chcecie cokolwiek wrzucić i po prostu, ale nie macie jak, to też jest spoko opcja, nie? Tak, no. Z góry wam mówię, widzowie. No, ja sam z tego korzystałem, nie? Więc no. Tak, ale no, nigdy nie dajcie sobie mówić, że to, że nie wiem, czy tam nawet nie pojechaliście, sprawia, że no nie wiem, a na przykład macie czas, możliwość czy coś, no to... Wiesz, no to jest trochę ciężki temat, nie? Nie, to charity shaming to jest dla mnie najgorsze skurwysyjstwo, jakiego można się podejmować. Jeszcze... Tak? To jest najgorsze? A wpłaciłeś coś właśnie na jakąś fundację? To zamknij mordę. Jakby jedyna sytuacja, gdzie naprawdę jakby miałem takie właśnie, że okej, możemy trochę to pociągnąć, to było jak było Hot 16 Challenge 2 i ludzie się wpierdalali, dlatego że jest popularnie, nawet zapomnieli, że tam zbiórka była na cokolwiek. Wiesz co? Wtedy to była odwrotna sytuacja. Jak mówiłeś, że to jest najgorsze skurwysyństwo, to akurat w tym temacie, bo dzisiaj przejdziemy do jeszcze większego skurwysyństwa, on to już będzie zupełnie inny temat. No w tym konkretnym temacie jeszcze gorsze jest szabrownictwo. I żerowanie na tym w postaci, nawet nie chodzi o plądrowanie tych opuszczonych domów, tylko na przykład fałszywe zbiórki, tego typu rzeczy. Także nie, ja też robię teraz swój materiał, który dropnie. Na początku mam taką wstawkę właśnie o tym, żeby weryfikować wszelkie zbiórki, na które się wpłaca pieniądze, bo już kilka razy miałem przyjemność się zetknąć z takimi fejkowymi. No a dlatego właśnie zostawiamy wam w opisie link do oficjalnej, nie? Nie, ja po prostu mówię, ja wiem, że to jest jeszcze gorsze, ja mówię tylko w kontekście takiego, wiesz, Polaczka, co sobie siedzi, po prostu, wiesz, wie o tym z wiadomości i potem jeszcze będzie chodził, kurwa, i wypytywał, a ty wpłaciłeś? On nie wpłacił, a Grażyna z klatki schodowej to nie wpłaciła, no co za stara prókwa, a ja 20 zł dałem. Co? Jak to dać 30? Dobrze, już dopłacam 20. Nie będzie tak w tym domu. To na tej zasadzie mówię, nie? Tak, ja wiem. No. Żeby nie było. No i na to wszystko pada właśnie dziurap. I tutaj jeśli właśnie chodzi o takie rozliczanie za to, czy ktoś wpłacił, czy nie. Chodziło mi o to, że on pojechał tam. No ubrany nie był specjalnie do pomocy. Twierdzi, że pojechał tam pomagać i tak dalej. Też przed chwilą wam mówiłem o tym, żeby nie dać sobie wmówić, że nie wiem, jak nie jedziecie tam i nie pomagacie, to nagle jest z wami coś nie tak, nie? Jak już faktycznie jedziesz tam, już ruszysz tę dupę, masz ten czas, masz pieniądze, no bo Edzio należy do takiej grupy osób, to... No kurwa, jak już się tam pofatygowałeś, to może zrób coś więcej niż nagranie TikToka, jak pokazujesz palcami na rozjebane miejsca i nie wiem, na telefonie pokazujesz, a tu tyle wody było, czaicie? I jeszcze oczywiście, co robi Edzio? Musi o tym nawijać, no bo jakby tak. Inaczej. To trochę nie rozumiem, po co on tam w ogóle się pojawił, nie? No, bo ja pomagam daję ludziom uśmiechy. Ja mówię, dlatego... i moja skryta teoria jest taka, że połowa ludzi pewnie nawet nie wiedziała, kto to jest, tylko na zasadzie, no cześć, dzień dobry, bo ja jestem znany, nie? O, naprawdę? Tak, chcesz zdjęcie? Tak, no. Nie, tam jacyś młodzi po zdjęcie byli, nie? To podejrzewam, że oni tam akurat kojarzą. Nie, ale to już, no mówię, to już jakby to już jest takie sleazy, że już aż ty mi śmierdzi. Wiesz, nie chce mi się dyskutować na temat tego, czy on wpłacił, kurwa, na zbiórkę, czy nie wpłacił, bo jest to kwestia indywidualna. Też nie lubię takiego rozliczania ludzi, którzy, wiesz, tak jak mówiliśmy wam, że jeśli nie macie pieniędzy, to nie dajcie sobie wejść na głowę, to no. Tak samo...
jak nawet jak ktoś ma te pieniądze, takie wolne środki, że mógłby to robić, za tym też nie przepadam, nie? Że palcami pokazywać, czyli teraz się zastanawiać, czy on wpłacił, czy nie wpłacił, nie? Nie, to po prostu tutaj akurat można użyć tego argumentu, że zamiast kurwa wydawać pieniądze na tą przejażdżkę kurwa i nagrywanie TikToka i wiesz, robienie szopki, to mógłby faktycznie te pieniądze wpłacić i one by się lepiej przydały. To inaczej, można gdyby to było tak, że on faktycznie tam pojechał kurwa ubrany w jakiś taki fit, no, którego nie wiem, nie szkoda by mu było uwalić, taki typowo do roboty, bo by przyjechał w czyściutkich, drogich ciuszkach i kurwa chodzi po tych rozwalonych lokacjach, nie? No. Gdzie... Nie no, no ale tak gdzie? Mówię, przecież poszedł do pani Jadzi, zrobił TikToka, nagrał piosenkę, kurwa, odpierdol się fajna, od niego, tak? Fajna jakby... byłaby taka mobilizacja, gdyby pokazał, że coś tam faktycznie robi, albo nawet jeśli nie, że tam coś robi, tam z tymi ludźmi im pomaga przy pracy typowo fizycznej, to na przykład ma tak, tacy malczyńscy, nie? No, dokładnie. Tacy malczyńscy, nie? Ja mówię, czy... ta jego wycieczka nawet do Kłodzka nie musiała być kosztowna, ale te dwie dychy, co wlałeś, kurwa, na wachę, lepiej by się przydały do tej zbiórki, kurwa, niż żebyś ty tam przyjechał i pajacował. To w tym kontekście mówię, nie? I fajnie, że znalazłeś panią Jadzie, czy tam, jak ta pani miała na imię, ta, dokładnie. Jadzie, fajnie, no, że założyłeś dla niej zbiórkę, ale kurwa, ta pani nie jest jedyną mieszkanką Kłodzka, trochę nie rozumiem, nie? No... Ta, to już jest takie TVN-owe dla mnie. Znajdź kurwa ckliwą historię i pokaż, ojej. I jakby, absolutnie, żeby ktokolwiek, broń Boże, nie pomyślał, absolutnie zero hejtu na pani Jadzie. Naprawdę, nie, przykro mi. Nie. Ja tylko mówię, ja wyprzedzam po prostu myśli po prostu, no nie, bo czuję, że gdzieś komuś się kurwa zasiała ta myśl w głowie, że nie no, ale odpierdol się od pani Jadzi, no faktycznie straszna historia. I ja wiem, jej w chuj współczuję i ja rozumiem, ale po prostu... No dobra, ale wiesz, tam jest jakaś inna pani no, nie pani Jadzia, tylko pani Ewa, która jest... w gorszej może nawet albo po takiej samej sytuacji, a już przez Edzia nie została nagrana. No dokładnie. Nie trafiła jest... na Edzia i ona no, akurat jest z ręką w dupie. To jest takie sensacjonowanie sytuacji, która nie potrzebuje już absolutnie sensacjonowania. No kurwa, no No. Ludziom rozjebano mieszkania, tak, świeżo po remoncie, nie mają nikogo, dokładnie, to w całym Kłodzku jest, a nie tylko u pani Jadzi. A skąd wiesz, że po tym jak Edzio przyjechał, ludzie nie spierdolili na jego widok i była to ostatnia osoba w Kłodzku, tak? Skąd nie? Wiesz co, nie wiem, stary, nie... ale nie wiem, jaki sens no ma tutaj właśnie pierdolenie o nagłaśnianiu całej tej, bo mówi, że pojechał tam, żeby to nagłośnić. Okej. Tylko, że ej, wiecie co, bo ja chciałbym nagłośnić pewną sprawę. Jak mamy całą tę powódź, to znajdź mi osobę, która o tym nie słyszała. Wiesz co, tak jak no, mówiłem, to dla widzów, mówiłem chłopakom przed podcastem, myślę, że takimi osobami byłyby takie osoby, które nie mają dostępu do żadnych tak, tego typu informacji. Są kompletnie odcięte, czy to od telewizji, czy to od internetu, więc nie mają skąd się dowiedzieć, może też nawet nie ma kto im powiedzieć, czy nie wiem, mój dziadek gdyby żył, jak leżał w łóżku i przez 2 lata nie ogarniał w ogóle, co się wokół niego dzieje i nie rozumiał, co się do niego mówi, no to on też najprawdopodobniej nie dowiedziałby się o tej powodzi. I no, ta, mój też, no. Nie wiem, czy Edziorab byłby zaskoczony, gdyby mu powiedział, że jego nagłośnienie by w tym nie pomogło. Ale jak to? Ja nazywam to tym TikToka nagrałem. Jak wiecie co, ja bym chciał nagłośnić pewną głośną sprawę. Pewną głośną sprawę, której powinni wszyscy wiedzieć. Szczarkowi by się przydało takie urządzenie, do którego ja bym, ale ja albo Zbychu byśmy mieli pilota, albo jeden i drugi. No by go raziło prądem za każdym razem, jak mówi takie pierdolety. Czarek, nie, po prostu idźmy dalej, okej? Nie adresujemy tego. Tak, nie adresujemy. To po prostu jest hiperbola, okej? Dokładnie, hiperbole tańczą parabole, kurwa, tak, dalej. Pani Jadzia. Nie, po prostu idźmy dalej. Już pomijając samą panią Jadzie w tym wszystkim, to tutaj też jest taki fragment, jak Edzio nawija na tym swoim wspaniałym TikToku. Mianowicie jest o tym, że ludzie sobie z nim zdjęcia zrobili, nie? I że trochę uśmiechu w tej tragedii dzięki temu mogli dostać. I tutaj wracam do tematu Buddy, który na przykład napisał wprost o tym, że jeżeli gdziekolwiek go zobaczą w tej sytuacji, to nie podchodzić do niego po zdjęcia, bo i tak sobie nie zrobi, bo on ma taką zasadę, że albo wszyscy, albo nikt,
A jakby mieli być wszyscy, to szkoda by było czasu na to, bo to nie jest moment, w którym, kurwa, no jakby... Jest zlot, kurwa, influencerów, nie? Żeby no. zdjęcia sobie porobić. Dosłownie ogromna tragedia przeszła przez ludzkie życia i... Przyjechał Edzio sobie robi, kurwa, zdjęcia z ludźmi, żeby trochę uśmiechu dać im w tej tragedii, no. No ach. Tak już tak. Nawet nie będę się wypowiadać na temat mieszania w to religii, kurwa, i Biblii. Ta, bo ale... Edzio nagle zaczyna nawijać, że Boże, czemu to dopuszczasz, skoro dałeś przyrzeczenie, że już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Tak. Księga i Rodzaju. I daje odniesienie do ten, do Księgi Rodzaju. Tam. No. No. Nie, przynajmniej charakter Ark się zgadza, bo przecież jak zrywał z tamtą, z Polą, to też był taki świętojebliwy, nie? No. O Jezus. Nie, to. Im więcej TikToków Edzia, tym mniej wierzę, że on istnieje, wiesz? Wiesz, o czym mówię? No, że kurwa to nie jest możliwe, żeby ktoś był tak niedojebany po prostu. No dokładnie. No. Wiesz, że to już jest, kurwa, ja myślę, że po prostu to jest gra aktorska. To on sobie wypisuje, co odpierdoli i potem tak, wiesz, w tym swoim notatniczku ma takie, udało się. Znacie... Złapali ludzie haczyk. No ale, znaczy, nawet nie, że haczyk. Znasz tą pastę o Cejrowskim? Że nie pamiętam. Że bo co przez świat z perspektywy ten mieszkańca właśnie wioski, którą odwiedza, że przychodzi jakiś chłop, kurwa, w kawajskiej koszuli na bosaka i mówi: patrz tutaj, domki z gówna, co ty tu masz, dawaj mi to, patrz pan, oni gówno jedzą. I on tak i leci, kurwa, taki po prostu goleś z kamerą, no nie? To wyobraź sobie na zasadzie właśnie z Edziem, że on lata i tak stoisz sobie, nie wiem, właśnie, wiesz, no kurwa, przeżyłeś tragedię życiową, twój dom rozjebany, stoisz na ulicy, ty, kto to... Nie. Nie ma opcji. No i do tego wszystkiego... A tam Edzio, kurwa, robi... tak zapierdala i yo, patrz na to! I palcem tym lata, kurwa, po całym kłodku, koleś z telefonem no właśnie lata. No wstawiłem wam na Discorda, widzowie na YouTubie możecie zobaczyć na Edzia. To jest dużo takich kadrów, jak on właśnie tak stoi i pokazuje palcem gdzieś, nie? I to nie wiem, no wygląda jak pięciolatek, który z mamą by stał i... Mama, co to? Czemu tak wygląda? Wow! No. Stary, gdyby mi zalało that's crazy, mieszkanie... That's crazy! Mama, co tu się stało? Patrz! Ale ich rozdupcyło! Wow, Edzio to przyjeżdża i co się tutaj stało? Zalało wszystko. Wow, that's crazy. Wow, crazy. Zróbmy sobie zdjęcie, co? Jakby... No, don't get flooded, you're too sexy. Bez kitu. Nie, wiesz co, ale jakby mi zalało mieszkanie, jakbym, wiesz, jakby straciłbym, nie wiem, kurwa, dorobek życia, nie? I ostatnią rzecz, kurwa, przysięgam, ostatnią rzecz, jakbym chciał zobaczyć, to jest influencer, kurwa, z telefonem, który coś nagrywa, ja bym podszedł i mu zaczął napierdalać po prostu. Zaczął napierdalać. Ja nawet nie wiem, jakbym się wkurwił po prostu. Powiedział, ty kurwa masz czelność, jebany śmieciu, przyjeżdżać tutaj i kurwa sobie robić instastory, jak kurwa jego zajebana mać. Wiesz, to, trochę jak ciężko. Jak po prostu bezczelnym trzeba być. Trochę ciężko. To byłby najgorszy dzień w życiu Czarka kiedykolwiek, w historii wszystkich Czarków kiedykolwiek. Jakby mu dom rozjebało i nagle widzi kurwa influencera na ulicy. On by w wiadomościach wylądował tego dnia. Stary, ja bym już miał do końca życia, kurwa, mieszkanie, nie? Bym miał... Ja trochę też nie rozumiem ludzi, którzy tak usilnie chcą go bronić, że to jest jego styl taki właśnie przekazywania informacji i tak dalej, w sensie co to zmienia, nie rozumiem. Jego styl przekazywania informacji, dzięki, nie miałem jej. Bo co on tam zrobił? Pokazał dzięki, palcem. Nie wiedziałem, że mi zalało dom, kurwa. Teraz zarapował mi jakiś zjeb i już wiem, kurwa. No ja pierdolę. No. I wyobraź sobie, i tak stoisz i mówię, proszę, pomóż mi. On, nie, już wybrałem. Pani Jadzia, ty się pierdol, kurwa. Więcej osób dostrzeże link do zbiórki. Każda pomoc ma znaczenie. No w tym też jest trochę prawdy. No jest, ale to... Jest w tym trochę prawdy, ale no dalej jest to takie... Nie wiem, jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego i to nie wiem, czy to jest ogólnie moje takie nastawienie do Edzia już od zawsze.
Nie, to jest po prostu fever dream, kurwa. No rozjebało ci chałupę, całe twoje miasto rozjebało. Ta powódź, kurwa, wylewa się dalej w głąb Polski. I kurwa siedzisz po prostu smutny, wiesz, potrzebujesz jakiegoś posiłku czy coś. I kurwa przecierasz oczy 4 razy, bo nie ma opcji, ty tego nie widzisz. No kurwa, edziora przeciwko mnie, no nie wytrzymam, nie? To jest fever dream, kurwa, to są... No to mamy tutaj właśnie, tak jak czytałem poprzedni komentarz o tym, że więcej osób dostrzeże link do zbiórki. To jest, stwierdziliśmy tutaj wszyscy zgromadzeni, że trochę prawdy w tym jest i to by się zgadzało. Tak czytam kolejny komentarz. Chciał to pojechał, poprawił ludziom może trochę humor, pochuj się tak dopierdalać do wszystkiego. A już mówię, czemu się dopierdalać, bo kurwa wszyscy, ale to wszyscy w tych newsach, które nie nagłośniły sprawy najwyraźniej, trąbią, żeby kurwa tego nie robić, że jeżeli masz przyjechać sobie dla beki, to nie wyjeżdżaj wcale, kurwa. Wszyscy o tym trąbią i mówią, że tam dalej jest ryzyko, kurwa. Nie rób roboty ratownikom jak wiesz, jeżeli nie daj Boże wyjdzie, że ta, nie wiem, ta woda się cofnie, a ta akurat tam będzie, to ty tylko kurwa obowiązku dorabiasz tym ratownikom, no. W sensie, wiesz co, ja... Ale cieszę się, że to Edzio nagłośnił chociaż, nie? Że powód mi się, jest, no. Mi się mimo wszystko wydaje, że overall on nie ma złych intencji. Nie, no oczywiście, że nie ma, po prostu jest, wiesz, kosmicznie głupi. No on po prostu tego nie rozumie. No. Spadł na główkę w niemowlęctwie i taki wyszedł, no. Wiesz co, Edzio mniej więcej robi tak. Widzi, że zapierdalają jacyś wariaci drogowi, on: okej, dobra, ja też przyspieszę, żeby im powiedzieć, żeby tak nie zapierdalali. I jadą kurwa 3 debile obok wtedy, no. No ale oczywiście, wiecie, no tutaj... Ten temat z tym Edziem akurat w przypadku całej tej sytuacji jest dosyć ciężki, bo z jednej strony mamy to totalnie spierdolone nagranie, z drugiej strony mamy tą panią Jadzie i tą całą zbiórkę, co on dla niej otworzył i tak dalej. Z trzeciej strony ktoś jeszcze mógłby powiedzieć, że przecież my nie wiemy, czy on nie wpłacił pieniędzy, a może wpłacił dużo pieniędzy i tak dalej, a może nawet nie nagrał, jak faktycznie tam pomagał tym ludziom, może zrobił jakieś zakupy, a my o tym nie wiedzieliśmy, bo nie pokazał. No to wiesz, to przy każdym możliwym momencie ktoś może złapać z nas za język i powiedzieć: ajajajaj, poczekajcie chwileczkę. No spokojnie, ja się tego nie boję, bo jeżeli kurwa nie nagrywał tego, jak pomagał, to po chuj, żeś tam kurwa pojechał w ogóle. Ale nie chodzi mi o to, mówię, że pod tym względem jest to w pewien sposób ciężki temat i... Nie, po prostu ja tego nie kupuję, nie, jakby... umieram nie, na no, tej górce. Samego nagrania to też kompletnie nie kupuję, no. Nie? Po prostu, wiesz, I'm dying on that hill, umieram na tej górce, po prostu Edzio to debil do kwadratu, to tyle. No po prostu dla mnie zawsze Edzio w takich sytuacjach wypada debilnie, kiedy na przykład, no wiesz, jest powódź, co robi Edzio? Nawija o tym. Zajebiście. Co mamy dalej? Nowe jest, zdjęcie profilowe! Jest stary, wojna na Ukrainie, co robi Edzio? Nie zgadniesz. Nie mam pojęcia, kurwa. Tylko mi nie mów, że nagrywa o tym rapa. Wyszedł serial o Jeffrey'u Dahmerze. Co robi Edzio? Kurwa, co on mógł zrobić? Mógł obejrzeć. No nie wiem, czy pamiętacie, albo nie? Albo mógł nagrać TikToka, gdzie rapu... Nie, niemożliwe, niemożliwe, że o tym. Nie wiem, czy pamiętacie. Oczywiście, że pamiętam. No. Wiesz co, ten debil, pierwsza jego reakcja to jest: kurwa, potrzebuje zasięgu. Nie, właśnie... Musi odpierdolić jakąś głupotę. Właśnie, widzisz... Nie, wiesz co, ja myślę, że on nie ma dobrych intencji. Ja myślę, że to jest dla zasięgu. Nie, właśnie, wiesz, myślę, co, mi się wydaje, że właśnie paradoksalnie, że jest o wiele idiotyczniej, mianowicie, że on faktycznie myśli, że on tam pojechał i pomógł. Że on tym pokazywaniem palca coś dokonał. Że mi się wydaje, nie, że wiesz, on ma jakąś, nie wiem, przystawkę w wełbie po prostu zaklinowaną i on po prostu nie rozumie, że to nie jest na zasadzie, nie wiem, kurwa, jesteś w podstawówce i twojej koleżance jest smutno, jak ty powiesz: hej, jak coś to jestem, to nagle wszystko, kurwa, okej. Okay. Wydaje mi się, że to po prostu, nie wiem, zostało mu po prostu i on myśli: kurwa, nie no, w Kłodzku zalało? Ja muszę tam pojechać, ja muszę TikToka, ja muszę im pomóc. Edzio, bo tutaj ten... Bo wiesz, bo zbiórka... Ja wiem, pani Jadzia. Wiesz co, ja po prostu trzymam się tego, że on nie miał złych intencji, bo chyba chciałbym w to wierzyć i tyle.
Jest to dla mnie wygodna opcja, żeby ją założyć sobie w głowie. Nie, ja widzę, że on jest taki głupi po prostu. Nie, to jest wiesz, trochę to może z takim... jest głupi, Czarek, ale ja ci nadal powiem inaczej. On, atencji, on no. ma po prostu trochę mentalność takiego dziecka, który bardzo chce pomóc, ale trochę nie rozumie jak i dlaczego. Jak zrobiło cokolwiek i pokazywało tam palcem i ze panią Jadzie znalazł, no to stwierdził, że pomógł, no. Wiesz, jak... Tata ma biały nos i się rzuca na podłodze. Chyba pójdę mu po słodycze. Nie, nie, Czarek. Dlaczego mama zasadzie... je cukier nosem? Nie, wiesz co, Czarek, ja to widzę na zasadzie, jak był ten rok 2010, powiedzmy, i kurwa, każdy się uparł, że będzie miał vlogowy kanał na YouTubie i to jest na zasadzie, nie wiem, kurwa, wiesz, załóżmy, huragan Katrina przypierdolił, no nie? I jest sobie kanał na YouTubie, 20 subów, chłop ma 8 lat i nagrywa filmik. Cześć, siema, nagrałem filmik na YouTube'a, to jest kolejny odcinek mojego vloga, dzisiaj porozmawiamy o huraganie Katrina. No to generalnie bardzo słabo, że to się stało w tej Ameryce i tam życzę im jak najlepiej, że sobie poradzili. To tyle, dzięki za oglądanie, zostawcie lajka i suba. I ja takie outro z dubstepem, nie? Nie, 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 wiesz co? I kurwa pojechał tam. I dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak huragan Katrina zniszczył bardzo dużo domów. Więc dzisiaj będę się widział z pierwszą rodziną, która straciła dom. Dzień dobry, panie Johnson. Good morning. Jak pani reaguje na to, że zniszczył się pani dom? I don't understand what the fuck you're talking about. No więc... No tak, bardzo złe. Subujcie. To pa. A wiesz, a potem po tym jest zaraz kolejny filmik Moja opinia o rasizmie, no nie? I... Cześć, z tej strony Kubuś02. Ja dzisiaj się dowiedziałem, czym jest rasizm i ja chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo złe. I chciałbym ten odcinek vloga poświęcić na tym, żeby powiedzieć powiedz nie rasizmowi. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka i sub. Następny odcinek. Jak wypowiedzieć porządnie N-word? Nie, 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 ale właśnie o to chodzi, że to jest taki naiwny po prostu bobo, które się dorwało do YouTube'a i ma poważny kanał. Ja tak to widzę, tak widzę Edzia, no nie? No to tak, nie? Że tylko, że tym, no. Bobo to bobo, bo jest w takim wieku, a Edzio... No, Edzio to Edzio. Edzio, gdyby był rok 2010, nie, po prostu no, miałby... Naprawdę. Gdyby po prostu był rok 2010, to Edzio miałby kanał na YouTubie o nazwie Edzio02 i miałby bardzo fajne intro z jakimś fajnym kawałkiem... O. No, dokładnie. I potem... Siema, z tej strony Edzio02. Wczoraj się dowiedziałem, że jest coś takiego... jak terroryzm. I ja chciałbym powiedzieć, nie róbcie tego, to jest bardzo złe. Dziękuję, zostawcie lajka i suba. Ja tak widzę Edzia w tej sytuacji po prostu. Nie no, ty tak go widzisz, a stary, jak ja oglądałem te filmy jego, to jeszcze mi brakowało, żeby on podszedł do jakiejś takiej parki seniorów, do takiego starszego małżeństwa i oni by mu opowiadali, wie pan co, przez tą powódź taka ogromna tragedia nas spotkała, straciliśmy swój cały dobytek, my z mężem jesteśmy zapłakani. A Edzio tak mówi, rozumiem. Czyli tragedia, dobytek i płacz to są wasze ostateczne trzy słowa. Kurwa, ale nie, wiesz co, ja zmieniam zdanie. Jak mój dzień byłby gorszy, gdyby podszedł do mnie. Wiesz, ja tam kurwa siedzę zapłakany, bo straciłem dom. I on tak podchodzi i tak, wiesz, tak na spokojnie, tak powoli podchodzi, tak na spokojnie i... Cześć, czy nie chciałbyś może wystąpić w moim TikToku trzy słowa? Ja tak takie, kurwa. Czarek by się zmienił w Super Saiyana w tym momencie, no. Nie, to jakby po prostu był cały odcinek o tym, że Czarek, wiesz, jakby przeżywa to i to jest na samym końcu odcinka, jak Edzio do niego podchodzi i są napisy końcowe. Ja tak to widzę. Nagrywa podcast, mówi, że kurwa, ja nawet nie wiem, skąd ja mam laptopa, chłopaki, kurwa, ale tak, nie no, przejebane. I tak coś pukaje do drzwi i słychać, i po prostu jego mikrofon łapie z daleka. Siema, jest to będzie rap, chcesz wystąpić w moim TikToku? Kurwa!
Nie, ale... To byłby najgorszy dzień mojego życia. Nie, chyba. Ale widzę takiego czarka, który po prostu goes super saiyan, no nie, po prostu włosy mu wyrastają, te wielkie blond, kurwa, zaczyna energia z niego emitować właśnie. A ten idzie po prostu przerażonymi oczami na niego, nie? I tak jak Omni-Man po prostu mu rękę, kurwa, przerzuca. No. A może ja powinienem traktować Edzia tak jak takich jednych dwóch ziomków, co ich kiedyś poznałem. Na szczęście znałem ich tylko przez te kilka godzin tego dnia, jak ich poznałem. Już więcej ich nigdy w życiu nie widziałem. Miałem to samo zapytać, stary... nie? Co? Paweł z budowy? Nie, Paweł z budowy nie. To było takich dwóch gości starych, którzy... Ja nie słyszałem, jak oni mówią normalnie. Mhm. Oni komunikowali się ze sobą tylko poprzez freestyle. O nie. Nie słyszałem, kurwa, żeby oni mówili cokolwiek normalnie ani razu. Znaczy zależy, bo mógł to być jeszcze jeden taki. Siema, siema, o tej porze każdy wypić może, jakby nie było już bardzo miło, no. Pijemy co siema pod paragraf 202, nie? Tak, tego bym spotkał, to chciałbym poznać go lepiej. Zobaczymy się w kościele, zobaczymy, czy mówią ci aniele, nie? No, o tej porze każdy wybić może. Goes fucking wild po prostu, to nie wiem, no. Na przełamanie smutnego tematu powodzi mam propozycję, że ja znam bohatera, którego potrzebujemy w tym momencie. Ja już się trochę boję tego. Nie, pan Darek ze Szczecina. Kojarzysz pana Darka ze Szczecina? Nie. To jest mój ulubiony local hero. Pan Darek ze Szczecina to jest najebany chłop, który w pontoniku dziecięcym, kurwa, pływał sobie po zalewie szczecińskim, w samych skarpetkach, najebany w trzy dupy. Ratownicy musieli go zaciągać, kurwa, na łódkę, żeby on w ogóle wysiadł z tego pontonu, bo on nie chciał. I on na samym środku zalewu, kurwa, kamery do niego podpływają, ratownicy, wszyscy... Nagrywają go i mówią: panie, wsiadaj pan się zaraz zabijesz. A on mówi: ja tutaj pływałem i ja się nigdy w życiu nie utopiłem. Aha, to... Nie było aż tak źle, jak myślałem, że może być, nie, to nie, prawda. Nie, pan Darek ze Szczecina to jest mój bohater, to jest nieśmiertelny człowiek. On tu pływał, ja się nigdy nie utopił, rozumiesz? To, czyli jak już się nigdy tego nie zrobiło, to już się nie może wydarzyć, no nie? No nie, no tak to działa. No, najlepsze jest to, że on właśnie... Logika. On właśnie narąbany, kurwa, siedzi potem w tej łódce, oni go eskortują i mówią, że pan ma prawie 2 promile alkoholu, pan wraca na brzeg. Ja wracam... On naprawdę chciał... I najlepsze jest to, że faktycznie go, kurwa, wyciągają na brzeg, on znowu do wody chce iść. No co, może kurwa Posejdon, no jakby zostaw chopa, no. The Deep, kurwa. Dla tych, co chcą się zapoznać z materiałem, po prostu wpiszcie w YouTube pan Dariusz ze Szczecina, tyle wystarczy. Ostatnio nawet sprawdzałem, czy to się tak wyświetla, ale pan Dariusz ze Szczecina to jest bohater, którego potrzebujemy w tych czasach. A kogo nie potrzebujemy w tych czasach? Może przejdziemy do tego tematu. A takiego jednego zjeba, co się trzymał z Wojchwidą. No, to też się trzymał z nimi. No, także nie wiem, czy pamiętacie, słyszeliście o sprawie, o Łukaszu Żaku, który... Czy kurwa się udało przełamać smutny temat. Tam. No, ten odcinek no. Nie jest wesoły, jakby... Nie jest wesoły, jest gorzko słodem, bym powiedział, to... Z nutką cytrynki może, która jest słodziutka w porównaniu do tego, co było przepraszam, wcześniej. Przepraszam, poprawię jeszcze. Pan Darek w dziecięcym pontonie, tak to się nazywa. O, ja tutaj pływałem no, i ja po prostu nigdy w życiu się nie utopiłem. To jest chyba tak naprawdę powiedzmy jeden z najbardziej przykrych tematów. Na kanale same przykre. Na kanale Smakosz Mielonki. Dobra, Zbychu, rozumiemy, kurwa, znajdą se, bez przesady już. Dobra. Także chcielibyśmy nie pozdrowić serdeczny chuj w dupę użytkownikowi Łukasz Żak, który spowodował wypadek jadąc po pijaku w ogóle. Znany również w internecie jako Easy Guma Zak. Tak, wpierdolił się w rodzinkę, w ojca z matką i dzieckiem.
ojciec nie żyje, już zginął na miejscu, a matka z dzieckiem trafili do chyba szpitala i w bardzo ciężkim stanie. Ogólnie okazało się, że pan Łukasz miał już 4 chyba czy 5 innych zakazów prowadzenia auta, no bo on już często miał jakieś wybryki właśnie, typu jeżdżenie po pijaku, typu jeżdżenie po substancjach odurzających. No i się stało. No i się, jakby to powiedzieć, lekko mówiąc, wpierdolił z całej pety w auto. Nie pamiętam, to chyba na trasie Łazienkowskiej się wpierdolił w Warszawie. I ogólnie jeszcze sytuacja wyglądała w ten sposób, że chyba nie chcieli pomóc właśnie tej kobiecie i dziecku, żeby, nie wiem, nie chcieli zadzwonić po pogotowie. Tam jakieś inne osoby, które były związane właśnie z Łukaszem. No i końców on uciekł, no udało się jakby pomóc tej kobiecie i dziecku. No i jest duży, jakby jest sukces, bo go złapali w Niemczech. Mhm. No i co? No i Łukasz, ja mam tylko do ciebie jedną. No i Łukasz, mam jedną taką wiadomość do ciebie. Ja mam nadzieję, że ktoś ci to przekaże. Ty kurwo jebana. Mam nadzieję, że spotka cię najgorsze, co? Wszystko najgorsze w życiu. Mam nadzieję, że będziesz torturowany, będziesz kurwa jebany, będziesz miał tak chujowe życie, śmieciu jebany, że po prostu kurwa nie będziesz chciał żyć. Mam nadzieję, naprawdę. Czyli zrozumiałeś, o co mi chodzi, jak ci tłumaczyłem to przed odcinkiem, bo Czarek mi powiedział przed odcinkiem, że on po prostu powinien umrzeć w pizdu, a ja mu wytłumaczyłem, dlaczego nie powinien umrzeć w pizdu. Tak po prostu. W sensie, ja tylko jedynie nie chciałbym, żeby umarł w pizdu, żeby nie płacić na niego podatków. W sensie inaczej, no, w świecie, w którym żyjemy, no jakby on i tak trafia do więzienia, w którym... No po prostu mam nadzieję, że będziesz cierpiał, kurwo ja jebana, uważam, mam wiesz, nadzieję, że będziesz cierpiał. To jest akurat już taka sprawa, w której... nie wydaje mi się, że więzienie jest odpowiednio surową karą, nie? Totalnie nie oddaję, kurwa, nie. Absolutnie. No. Nie, ja mam nadzieję, że mu tam będą wkładać łyżki do oka, kurwa, tygodniowo, co tydzień po prostu. Nie, że on będzie się budził, będzie przeruchany, miał ten odbyt, po prostu mam nadzieję, że będzie, kurwa, tak cierpiał ten śmiech jebany. Ale wiesz, generalnie, tak jak, ja nie wiem, bo się nie znam, ale z tego, co słyszałem tam, chyba, nie wiem, czy sierżant Bagieta o tym robił film, o tym, jak to wygląda, wiesz, w więzieniach, nie? Że to nie jest jak za czasów, nie wiem, Symetrię oglądaliście. No tak. No to już nie wygląda jak w Symetrii, nie? Tamten film akurat sierżanta Bagiety się odnosił do pedofilii. Nie, że oni tam mimo wszystko możemy są... Możemy użyć tego słowa? No w sumie, no już... this point. No dobra. Kiedy się Norda nie ocenzurowałeś, więc... No, to już trochę tak nie wygląda, nie? Że nie wiem, na Tygrysie sobie powiesisz takiego gościa i nawet tam ci klawisz ci da, wiesz, info, że no, on jest tutaj za to i za to, dobrze wiecie, co z nim zrobić. No to nie wygląda mam nadzieję, w ten sposób już, nie? Mam nadzieję, żeby to powiedzieli. Mam nadzieję, że ten chłop po prostu chciałbym, żeby kurwa cierpiał wręcz. Żeby każdego kurwa dnia, każdą godzinę swojego jebanego żywota cierpiał. Śmieć jebany. Naprawdę. Kurwa, to jest tak przykre, że on po prostu przez swoje... Przez to, jakim kurwa śmieciem jest jebanym, zabił ojca kurwa dziecka. Osierocił kurwa dziecko. Dzieci. Jakby jakimś... Dzieci? Dwójkę. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. Jakim kurwa śmieciem no, trzeba być naprawdę. Oni trafili do szpitala, on tam zginął na miejscu, nie? Tam z nim nie było w ogóle... Jakikolwiek, nie wiem, to jest kurwa, to jest, no w chuj niedobrze mi się robi na samą myśl teraz, tak aż trochę mi się kurwa, szczerze mówiąc. Nie wiem, czuję się wybity kurwa, jak o tym myślę, że w jednym momencie, masz kurwa, zajebiście jest w życiu, jedziesz sobie z rodziną. Nie wiem, wracam w ułamku sekundy po prostu jakiś... debil, wpierdala ci się w samochód tak, że umierasz na miejscu. Kurwa, momentalnie kończy się życie, już nie wspominając w ogóle o rodzinie, nie? Więc może poświęćmy też trochę czasu na to, że
To nie jest tak, że on po prostu tam odjebał, to on po prostu był śmieciem, będzie śmieciem, na zawsze pozostanie śmieciem. Tutaj... On miał jeszcze 5 zakazów, ale w ogóle, że nic polski, jakby nie wiem, polskie sądownictwo z tym kurwa nie zrobiło. On za każdym razem po prostu wychodził i miał zakaz prowadzenia. Jakby... Co to kurwa w ogóle ma być? Dorzućmy Czemu jeszcze. On nie siedzi w więzieniu? Co? Dorzućmy jeszcze, bo tutaj posiłkuje się jak coś artykułem z Onetu. Wpadł w szał, rozerwał koszulkę, rzucał sztachetami. Łukasz mieszkał w Warszawie na Bielanach, w jednym z niezbyt dużych bloków. Niektórzy twierdzą, że mieszkał z ciocią, inni sądzili, że to jego mama. Nigdy nie widzieli ojca chłopaka. Na osiedlu ludzie schodzili mu z drogi. Wyraźnie lubił pokazywać, że jest kimś ważnym, mocnym. Przed blokiem wywoływał awantury, do których nieraz wzywano policję. Pił wódkę i krzyczał, że jest królem osiedla, mówi jeden z sąsiadów. Ta, no. W sumie to nawet było trochę śmieszne, bo na naszym osiedlu mieszkają głównie starsi ludzie, więc z całym szacunkiem do wszystkich mieszkańców, ale bycie królem tego osiedla to raczej mizernie życiowe osiągnięcie. Ci, którzy pamiętają awantury, wspominają, że policja czasem nawet nie wyciągała notatników, by spisać agresywne towarzystwo Rzet. Prosili tylko ich, by się rozeszli, bo sąsiedzi się skarżą. Tak to wyglądało, opowiada inny z mieszkańców. Ludzie mówią, że się go bali, wie pan, może na zdjęciach z internetu tego nie widać, ale to był taki kawał byczka jak amerykański futbolista. No i przy tym był nieobliczalny, słyszymy. Dlaczego uznawano go za nieobliczalnego? Widziałem kiedyś przez okno, jak przed blokiem rozmawiał z kimś przez telefon, po tej rozmowie strasznie się wściekł. Rozerwał na sobie koszulkę i zaczął kopać drewniany płot, opowiada jeden z sąsiadów. Potem wziął te rozbite sztachetki i zaczął nimi rzucać. Na szczęście nie w budynek, bo przed klatką mamy jeszcze spore podwórko, na którym zaparkowane są samochody. Temu przyglądał się inny młody sąsiad z bloku obok i ten Łukasz do niego zaczął się wydzierać, żeby się schował. Wywiązała się słowna utarczka i było blisko bitki, ale koledzy Żaga go odciągnęli. Część młodych chłopaków na osiedlu miała w niego być zapatrzona jak w obrazek. W pewien sposób ich chyba fascynował, może i był nawet dla nich idolem. Jak miał kiedyś złamaną nogę, to go pchali chętnie na wózku, pomagali. No. O, pił kiedyś przed blokiem z kolegą taksówkarzem wódkę w środku dnia. A na przykład jeszcze inna sytuacja była taka, że on... poczekaj, tu już akurat na O2 sobie uciekłem. 130 km na godzinę pasem awaryjnym. Kolejne nagrania z Łukaszem Żakiem. Łukasz Żak poszukiwany listem gończym w związku ze spowodowaniem wypadku na trasie Łazienkowskie w Warszawie. Lubił jeździć szybko i niebezpiecznie. Tak wynika z nagrań zamieszczanych przez niego w mediach społecznościowych. Mężczyzna omijał korki na drogach pasem awaryjnym. Gdy ujawniono, że to on miał doprowadzić do tragedii, jego filmy zyskały w sieci drugie życie, w cudzysłowie. No, także on sobie, tragedia rozegrała się w niedzielę 16 września w Warszawie, coś jeszcze gdzieś widziałem na temat tego, że to było w ogóle tego samego dnia, on wstawiał tę storkę. A nie 15? Nie wiem, w każdym razie blisko, nie? Mm. Blisko. On tam, w ogóle żeby nagrywać storkę, że zapierdala aż 130 na godzinę pasem awaryjnym, w sensie... No. Ja tak patrząc na niego... Gdzie, no nie jestem jakimś dużym fanem takiego stereotypowego podchodzenia do ludzi na podstawie wyglądu, ale kiedy patrzę sobie na to wszystko, co się tutaj zebrało wokół jego osoby, plus jeszcze mamy jego wspaniałe Hot 16 Challenge, i do tego jeszcze tak patrzę na niego, wiesz, na samą jego aparycję, jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki ten człowiek był i że chyba kojarzę typ takiej osoby, że kiedyś z kimś takim miałem do czynienia, nie? No. Albo kiedyś kogoś takiego widziałeś na ulicy po prostu. Taki zje po prostu. Jeszcze no, taki... jedna wypowiedź sąsiada. Myślę, że wielokrotnie typ takiej osoby widziałeś w free fightach. No, jeszcze jedna wypowiedź sąsiada. Jak teraz sobie o tym pomyślę, to mam ciarki na całym ciele. Przychodzili tu do niego dziwni ludzie. To było szemrane towarzystwo. W mieszkaniu non-stop było głośno. Na klatce było naprawdę nieprzyjemnie. Strach było wyjść z mieszkania. On był dziwny. Chwilami taki trochę jak nieobliczalny. Wszyscy wiedzieli, że lepiej się nie wydawać z nim żadne rozmowy, bo mogło się to źle skończyć. No. O, jest. Mężczyzna miał 5-krotnie stawać przed sądem za łamanie przepisów ruchu drogowego i za każdym razem dostawał zakaz prowadzenia pojazdów. To, co Czarek mówił. No. No. No wiesz, to jest typ człowieka, do którego mówisz dzień dobry z uśmiechem na klatce, a on do ciebie mówi, zajebać ci kurwa jebana, co się gapisz. Tak, jeszcze tutaj warto dodać, no, że... No, przećpany, kurwa, przepity. Weź, to jest... Taki typ człowieka. Dobrze, że go złapali, bo szczerze mówiąc, to ja się bałem, że to będzie otwarcie kolejnej jakiejś edycji Zabawy w Chowanego i on po prostu się ulotni.
Tutaj też warto dodać, że towarzystwo TeamSpeakowe, to sam o tym mówił, gdzie nie, w sensie w tym Hot 60 nawet wyłapałem to, że tam było coś tam, że zapraszam na TeamSpeak, także ja już wiem, jaka to jest śmietanka. Jeżeli mam strzelać, to GTA RP, ale już aż tak nie będę strzelał w ciemno, ale no w każdym razie, no ta, był śmieciem, jest śmieciem, będzie śmieciem, imo. Tutaj jeszcze tylko jako ciekawostkę dorzucę, jako ciekawostkę, bo czuję się zobligowany, żeby to dodać. Z grupki Zbrodnia i Kara. W jednym z utworów rapowej grupy White Widow padają takie wersy. Pozdrożaku, łódź pamięta, czekamy aż będziesz w domu, zamek to kurwa przeklęta, już zabrała paru ziomów. Dużo wskazuje, że chodzi właśnie o tego Łukasza Żaka od wypadku na trasie łazienkowskiej. Just saying. Just saying. No, kto by się spodziewał, że jebane śmieci się... Fajne towarzystwo masz, Kosior, ty kurwo przećpana. Fajne masz towarzycho. Jak ja się cieszę, że z tobą kontakt porwałem, ty ćpunie pierdolony. Jezu, ale... Ciekawe, czy teraz będą mu ten, takie PDW robić. No, tak chętnie. Czy będą takie pozdrowienia do więzienia, że kolega za kratami. Tam było napisane też, że niby ten utwór zniknął ze Spotify, ale znalazłem, nie, on dalej wisi, także to chciałbym tylko wyklarować, nie, ten utwór dalej wisi. Mało tego, to było z tej płytki, te parę głów dalej, ten co się nabijaliśmy z tego, że tam kurwa słowo suka pada z 80 razy, nie? To z tego albumu, Just Saying. Mhm. Wiesz co, bardzo mnie to nie dziwi, bo... Jebane śmiecie się zadają z jebanymi śmieciami, więc ta, no to jest fajnie normalne. Swego, no tak, no. Z rejonu bielańskiego, słowa twardsze niż beton, coś tam złotą ketą. Zgaduję, że jeszcze kurwa mieszka na Wrzecionie, nie? Jakby... O, mam w głowie, to jest Hot 16 jego, mam w głowie terror, a ty masz error. Kurwa, error. To nieźle. To niezły terror, wariacie. Zarabiać bankroll tu z moją paczką. Jak normalnie ten w takich sytuacjach nie podaje się jakichś, nie wiem, ników socjalek, żeby właśnie unikać promocji, to tutaj wyjątkowo warto to podkreślić z tego faktu, że jeżeli wam gdzieś mignął ten śmieć w internecie, to wiedzcie, że to jest ten kurwa śmieć ludzki. Wiedzcie, że to. Widziałem, że była nagłaśniana sprawa parę razy, żeby go znaleźć. No w koniec końców się udało. W Niemczech. No. Zdrowia i życia poszkodowanych to nie przywróci, ale dobrze przynajmniej, że złapali już tego śmiercia. Ta, bo po prostu wiesz, żeby już nikomu więcej nic nie zrobił. Tak, i niech się tam rozsiądzie. No. Nie mam tutaj wiary, kurwa, nie wiem, jakąś grypserę czy coś, więc ja nie będę się powoływał na to, że mam nadzieję, co oni mu zrobią, bo to różnie bywa, ale no jakby coś mu się zdarzyło, to a. Jakby, wiem, wiesz, też pytanie brzmi, to nie wiem, czy prawo Marcina coś tam nagrywał o tym, jak sobie googlnąłem to spowodowanie śmiertelnego wypadku jest... Sprawca podlega karze od 6 miesięcy do lat 8. Ale przecież on miał jeszcze te... Tylko, że tu jeszcze on miał styl, to na pewno będzie w chuj więcej, bo on miał zakaz prowadzenia, bo on już był tam łapany, jak był pijany, czy tam pod wpływem narkotyków, nie pamiętam dokładnie. Najpewniej jedno i drugie. No to do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, że... No znowu był nietrzeźwy, nie? Chciałem powiedzieć, że prędzej niż prawo Marcina, to może sierżant Bagieta coś by nagrywał na temat tej sprawy, ale też mi nie wyskakuje. Aha, kurwa, zajebiście. Wpisałem ten, pod wpływem alkoholu, nie? Mhm. Dopisałem sobie jeszcze. Od 6 miesięcy do 8 lat. Pierdolę. Kara może jednak zostać zaostrzona w przypadku kierowców nietrzeźwych. Aha, dobra, to jest jakoś po piździe zapisane. Wówczas może wynieść od 2 do 12 lat więzienia. Dalej, to nie mowa tutaj o tym, że złapali cię pijanego, jak jeździsz, że nie wiem, spowodowałeś wypadek i byłeś pijany,
kurwa, mowa tutaj o wypadku śmiertelnym, więc też zadajmy sobie pytanie, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Już nie patrząc na to, że no, są ci ludzie, którzy to robią, tak? No. No tego nie przeskoczysz, że do takich wypadków, do takich tragicznych sytuacji dochodzi, nie? Tylko, że my mamy jakieś w ogóle absolutnie niezaostrzone prawo pod tym względem w Polsce. Znaczy wiesz, to też musisz brać pod uwagę, że jakby ten... To jakby, to nie jest tak, że to jest wybiórczo, to po prostu to się stakuje, tak? Przewinienia się stakują. Na sucho to wygląda, tak, wygląda kiepsko, że najwyżej możesz dostać 8 lat, no nie? Ale wiesz, ale to mamy na myśli sytuację, gdzie wiesz, gdzie no dosłownie kurwa cię przyłapali, kiedy... Wiesz, ja nie mówię kurwa, broń Boże, ja nie próbuję ani trochę kurwa tutaj bronić, no nie? Że a, zdarza się czy coś, ale wiesz... Co by nie było, też to nie jest tak, żeby kogoś, kto nie wiem, nawet nie wie, że ma kapkę za dużo i mam na myśli nawet nie takie sytuacje, że wypił i wsiadł, no nie? Tylko nie wiem, wczorajszy był, no głupi, głupia rzecz, no nie? Ale wiesz, żeby też nie było, że jemu wpieprzamy tyle samo, co takiemu śmieciowi, nie? Nie, no oczywiście, że tak. Ja nie mam pojęcia, właśnie. To, co powiedziałem, jest bardzo zagmatwane, załóżmy... ale polegam na tym, że zrozumieliście, o co mi chodzi, więc... Po prostu bo załóżmy, że ktoś się wpierdolił w kogoś samochodem. No. Osoba, w którą się wpierdoliłeś, nie żyje, ta. A ty masz później wydychane, kurwa, 2 promile. Tak. Co innego taka to kara, nie, co innego powiem. Taka kara, kiedy faktycznie odjebałeś, ale dostaniesz nauczkę i no, oby ci dało do rozumu, nie? Ja w ogóle według mnie taka jazda po pijaku powinna być kurwa tak surowo karana, nie? Jakby znaczy, nie mówię, że co... ktoś ma 0,2 i 1 i wiesz, i kurwa jest wczorajszy, w dupie to akurat mam, ale nie? Ale zobacz, no powiedzmy... bo to jest kolejny też przykład osoby, kurwa, która przez policję była znana. Swoje już za uszami miał. Wszyscy o nim wiedzieli, że jest pierdolnięty. Generalnie koleś za bardzo się nie krył z tym. No. I nic się kurwa w związku z tym nie działo. I też chodzi mi o reakcję tego typu, że no, z jednej strony ja nie lubię takiego kurwa gdybania, że co by było, takie what if trochę kurwa, nie? Że może jakby wcześniej zareagowali, to by do tego nie doszło, no bo już no, nic tego nie zmieni. No ale kurwa mać, no gdyby kiedykolwiek tam ktoś zareagował w związku z całą tą sytuacją, że coś by z tym typem zrobili, ktoś by kurwa się przejął tym faktycznie. I to nie mówię o sąsiadach, którzy chuja mają do gadania, bo jak się tylko krzywo spojrzą, to w pizdy dostaną, nie? Tylko mówię o tych policjantach, co ty na Onecie czytałeś właśnie, nie? No. Że oni tam nawet kurwa nie wyciągali notesików. Było. No. Że tylko sąsiedzi się skarżą i jechali dalej. Tak. To też jest okropne, nie? Ale tak jak już wracając do tematu, to według mnie takie jeżdżenie po pijaku lub pod wpływem jakichś środków powinno być tak kurwa surowo karane, jeżeli nie wiem, przykładowo, nie wiem, powiedzmy wsiadłeś wczorajszy, to tam chuj, nie wiem, na jakaś grzywna, czy powiedzmy, nie wiem, no kurwa... zabranie prawka na miesiąc, czy żebyś się kurwa nauczył, że tak nawet, żebyś po prostu miał pewność, że nie wsiądziesz nawet taki wczorajszy, nie? Mhm. Ale kurwa powyżej takiego 0,5 promila, albo promila, no kurwa moim zdaniem to powinno być minimum, że ci zabierają to auto i kurwa biorą, sprzedają i ewentualnie ci tylko gotówkę wręczają, albo nawet część tej gotówki. Że kurwa tak. Nie powinno być... Albo jeszcze konfiskata twojego prawa jazdy, że ty kurwa nie powinieneś mieć nawet możliwości potem wsiąść do auta po czymś takim po prostu. Powiem wam tak dla wszystkich widzów, co może się wydawać błahostką, ale jednak taką nie jest. Jeśli zamierzacie następnego dnia po jakiejś tam zakrapianej imprezie prowadzić samochód, to super rzeczą jest jakiś alkomat jednorazowy albo tak. Taki z tych tańszych. Tylko nie bądźcie jak ten debil, co pojechał kurwa na komisariat sprawdzić alkomatem, czy ma i wyszło, że ma, oj. Tak. Ipsi. No wiecie, no po prostu, jest, no kurwa, to jest tak dla mnie nieodpowiedzialne przecież, no. Jakby naprawdę dużo złych rzeczy może się zdarzyć, nawet po tym 0,5 promila, no. Jakby to powinno być tak w chuj surowo karane, że nie, kurwa nikt nawet też, mi o tym nie pomyślał, no. Też mi chodzi o to, że głupia tam mała rzecz, nie, ale nawet jak się dobrze czujecie następnego dnia, no to po prostu możecie sobie, załóżmy, że no w tej sytuacji
nie spowodowałbyś żadnego wypadku, bo czujesz się dobrze, czujesz, że wszystko jest okej, nie? No to pod tym względem jakby tu nie masz się o co martwić, nie? Ale gdyby coś się miało stać, nie wiem, ktoś by ci wjechał w dupę albo po prostu rutynowa kontrola by była i by się okazało, że coś tam masz wydychanym, to dla bezpieczeństwa pod tym względem, żeby nie mieć takich nieprzyjemności, żeby jednak się wyposażyć w ten alkomat. Tak, ja tu tylko chcę podkreślić, że to PSA było na temat już off-topu, że pojechaliśmy odnośnie jazdy po pijaku, wracając do puenty, Łukasz Żak, nie, to nie jest tak, kurwa, że ty po pijaku, ty po prostu byłeś zjebany i no, jak taki gangster jesteś, to się niech cię nauczą w więzieniu, kurwa, co to jest gangsterka, proszę bardzo, chcesz, masz, kurwa, twoje marzonko się spełniło, no, zgnij tam, kurwa, w pierdolu. Śmieciu jebane. No, tak tylko chciałem wrócić do puenty. Ja się totalnie pod tym podpisuję. Piotrek, coś ty napisał? Co? Ekspozuję cię, coś ty napisał przed chwilą? No co, no my edżujemy już ten odcinek troszeczkę. A nie zapomniałeś o czymś? Nie zapomniałeś o czymś? No tak, ale chodziło mi o to, żeby zaznaczyć, że niedługo, bo i tak mam temat jeszcze jeden. No ale nie zapomniałeś o czymś? Nie zapomniałem, ale jak pamiętasz, to możesz powiedzieć. A przypomnij mi. Nie wiem, taki dziwny segue teraz będzie, wiesz, kurwa. No, a dlatego robię to bardzo komicznie, żeby można było przełamać, że to nie jest w jednym ciągu. I teraz nie przyjmij tego segue. Okej, okay, Piotruś, popracujmy nad tym razem, okej? Okay? Złap mnie za rączkę, ja ci ufam. Ty mi ufasz? Czarek, czuję się niekomfortowo. Czarek, ufasz ja mi? Ja też, jesteś za blisko. Ja czuję, że jesteś w moich bębenkach i zaraz wyślę przypadkowo zdjęcie kutasa i tak się skończy. Czarek, jakby... Ja chciałbym wam podziękować, chłopaki, ale wiecie, komu jeszcze chciałbym podziękować? O nie! Naszym patronom! Dziękujemy patronom! Ja pierdolę, ale kurwa, rekord po 2 godzinach i 9 minutach. No to był bardzo smutny odcinek, dlatego teraz odbijamy w końcu do jakiejś Goofy Gubi, bo już się nie da, a warto... przepraszamy patronom, że jest taki smutny odcinek, ale teraz się trochę pośmiejemy i dziękujemy patronom. I przypominamy po raz kolejny, jeżeli chcecie być przeczytani podczas odcinka, patrzcie od tieru do spermionego w górę, a patroni właśnie z tych tierów, których będę czytał w tym momencie, to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Janka, analna kaszka manna, czaszan, o kurwa chłopaki, bluzkin mi wyjebało, a chcę do buzi, chcę go poczuć, Jezus dajcie mi go sztywnego zbycha, siekiera motyka i 2 żule, cały Boston jebie gule. Czarek, chuju czytaj, papież tego nie doczytam, ale napęd rowerowy, no ty dzieci, tego nie doczytasz, bo Czarek ma przeczytać. Tak, tak, Czarek, jak chcesz przeczytać, to sobie przeczytaj, ale ja nie będę. A propos płacenia nam, sponsorem dzisiejszego odcinka zostaje... Nie, ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, więc, ale tak, to jest napisane tutaj cudzysłów, a propos płacenia nam, sponsorem dzisiejszego odcinka zostaje... Duży cudzysłów, tam jest na końcu Vectra. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Paweł Tanajno, odpręż się, niech Parkinson zrobi swoje. Kurczak Joe, Czeczot. To już cała inicjatywa nas wspiera. Kenny McCorwin, Tundra, chłopaki, jakiś pojeb mi pierdoli, że ma 10 kołpaków w domu i mi grozi halo ratunku pomocy, dzwońcie do W11. Warol Kojtyła, Quarter X, Józek Stalowy, Metalowa Twarz Zagłada, Remig już Majciaszek, Sebastino 24, Rychosław, Suma, Zbychesz, Wójt Grzmichu i Raptusiewicz, Zbychu oddać pieniądze za kebab. Dziękujemy wszystkim Zbychom. Jeżeli chcecie zostać Zbychami i wspierać Zbych Podcast, zapraszamy na Zbych Treona i tiery idą tak. Pierwszy jest subskrypcja Panda daje wam obecność na grafice na początku każdego odcinka, nie wiem, podcast. Potem wyżej jest pakiet Asbestium, który oprócz grafiki daje jeszcze dostęp do naszego wspaniałego Discorda Zbychu Podcast, gdzie są same Zbychy. Jest Zbych Pandemia i lepiej się szczypcie, bo się zarazicie Zbych Pandemią. Nie będę tego tłumaczył, idę dalej. I potem mamy tier właśnie Deluxe do Spermiony i wtedy wszystkich Zbychów przeczytamy, co zbychują nas z poziomu Deluxe do Spermionego, plus jeszcze
Discord plus grafika. Potem jest tyle, ile w Berlinie na ulicy leży i to nic Zbychowi nie daje. Znaczy, temu Zbychowi daje to, ale wam nic nie daje więcej, powyżej deluxe do spermionego. A potem jest papajowa. Ale papajowa to się nawet z kwotą nie zgadza, więc to nawet pod względem mema nie ma sensu kupować, ale w każdym razie i tak nie kupujcie tego, bo to jest tylko dla mema. Ale czego się nie robi dla mema? Prawda, Zuzia? Dziękujemy Zbychom. Jestem Zbychu. Dziękuję bardzo Zbychom, bo to no, faktycznie jest Zbychuwersum ostatnio. To prawda. Ja nie wiem, czemu uznałem, że to jest śmieszne. Ja po prostu pisałem z Ptasz i ona w pewnym momencie, nie wiem, jakoś zacząłem przerabiać po prostu niki na Discordzie na Zbychy i ona powiedziała, nie masz psycha. Ja mówię, watch me. No, ja więcej nie tłumaczę. Chcecie zobaczyć pakiet Asbestium. Dziękujemy, patrono. Teraz chuj, jesteś ostatni, nie? To Peter, jaki masz temat? Jaki temat? No jaki to temat? To zanim się rozgadasz na ten temat, rzucę jeszcze szybkiego newsa z ostatniej chwili. Dziękuję, Kasia, za poinformowanie mnie. Kanał Eli Gavin spadł. Baza. 2024 rok i Spysińskiemu się udało. Mamy to. Szeryf internetu dowiózł. Kanał Eli Gavin spadł. W końcu, Mateusz Spysiński. Congratulations, Spysiu. Nie patrz tak na mnie, bo mamy segue do tematu i z tego miejsca muszę cię zapytać, chcesz zawalczyć z Fagatą? I były moderator Discorda. Chciałbyś zawalczyć z Fagatą? Myślę, że spełniłabym wiele innych marzeń. Takich ludzi. O, cześć, MJ. Znaczy Zbychu. Cześć, MJ. Zbychu. Cześć, Zbychżej. Cześć, Zbychżej. Bo słuchaj, Misia, jest taka sprawa, że jakbyś na Cloud MMA ogłosili... Widziałam, że jak wzywasz Fagatę w jakiś kreatywny sposób, to pójdziesz i z nią zawalczysz i... Nie w kreatywny sposób. Nie chodziło o kreatywny. Kaniowski wprost powiedział, że ten, kto najbardziej pojedzie Fagacie w negatywny sposób, wygra z nią walkę. No ale wiesz, no myślę... Namawiajmy ludzi do srania na siebie jeszcze bardziej. Myślę, że nie wygra to, że ktoś po prostu powie, ej ty głupia kurwa, dziwka szmato, tylko raczej wiesz, że wymyśli coś kreatywnego. Innego niż pocisk na bazie bandyckiej jazdy, jak to już jedna baba zrobiła. Tak. No, widziałem. Dlatego mówię pod względem kreatywności, że raczej po prostu nie wybiorą kogoś takiego, no bo każdy może, wiesz, wyzywać w taki sposób, nie? Chodzi o to, żeby to było, wiesz, takie... Śmieszne, żeby ludzie po to podłapali. No pewnie coś, co by... Śmieszne i żeby z tego dało się kręcić dalej content. Znaczy przede wszystkim coś, co będzie... Osoba coś, co będzie miało zasięgi duże, nie? Czy my się kwalifikujemy tym, że nagraliśmy 10 części chłopaków z podcastu, gdzie jest zawsze napisane jebać Fagatę? Tak, mamy 10 części chłopaków z podcastu, gdzie na każdym... we wszystkich napisach końcowych jest napisane jebać Fagatę, to się zgadza. Od 2 lat, kurwa. 2 lata to robimy, to... 2 lata się szykowaliśmy na to. I teraz jak na mnie dadzą tej walki, to seksizm. I 3 na 1, koniecznie. 3 na 1. Ona kurwa pomyśli, że to jest jakiś nowy film na OnlyFans, i co wtedy, kurwa? A ja powiem, nie, to ja uciekam. Walkowy a ty, a ty, w moim bucie jest wąż. Jeszcze chciałem korektę dać. Nie możemy nawet tego Spysiowi przyznać, wiecie? Czemu nie możemy tego Zbysiowi? Nie, Spysiński. Faktycznie to Zbychu wersum się kurwa rozprzestrzeniło. Spysia, Zbych pandemia nie klejmuje, ja się brzydzę trochę, okej? Okay? Mateusz Zbysiński. Zbyszek parking, weź, przestań. Ten, nie możemy tego przyznać Spysiowi z tego powodu. Jej były moderator z Discorda Warnest wbił, przekupił ją kubełkiem z KFC i zaczął pokazywać treści dla dorosłych. Ha? No ban jeszcze Eli Gavin. Jeszcze raz, od początku. Wbił jej moderator z Discorda, były moderator z Discorda. Gdzie? No ten, na stream w takim razie rozumiem. No, aha, no. Okej. Okay. Przekupił ją kubełkiem KFC i zaczął pokazywać treści dla dorosłych. I w ten sposób spadł jej kanał. Tak.
Kurwa, ale przekupił ją tym kubełkiem KFC na to, żeby ona to pokazała na streamie, tak? No chyba, żeby dopuścił, znaczy, bo nie wiem, bo to mi Kasia w ostatniej chwili puszcza i nie mogę sprawdzić filmiku, no bo jesteśmy w trakcie nagrywania, ale no. Aha. Taka ciekawostka. To był inside job. Ja pierdolę. No. Masakrę, no, ale no nie, generalnie to co chciałem mówić, to że jakby już się nie pierdolimy w tańcu pod względem wyraźnego pokazywania w takich wydarzeniach jak Freak Fighty, tego jak bardzo popularyzujemy sranie na siebie i zachęcamy do tego jeszcze, nie? Mhm. Gdzie to już w ogóle już masz ten moment, że masz tylu hejterów, kurwa, i kiedyś ci to przeszkadzało, ale teraz w sumie można to zmonetyzować i stwierdzasz, a nie napierdalę, chcę napierdalić swoją największą hejterkę. O, widzisz, i tu mi nawet zabawne tutaj nawiązanie dałeś. Wiesz, co się dzieje na Twitterku ostatnio z takim użytkownikiem o nazwie Papież Polak? Nie. O. A pamiętasz z moich opowieści, kim był papież Polak? W sensie ten użytkownik Twittera, nie, że papież Polak Karol Wojtyła. A no właśnie chciałem ci powiedzieć, kim był papież Polak, który nie był użytkownikiem Twittera. To jest taki prawicowy szur po prostu z Twitterka. Papież Polak, coś mi to mówi, chyba kiedyś widziałem takie konto. Taki papież trolek Polak. Prawicowy, no on lubi szczuć generalnie. Nie ma. No on lubi, znaczy bo on handle ma inne. Czekaj, jeszcze ci muszę napisać, ja nie mogę. Nie powiedz, a no. No, nie mogę powiedzieć, muszę ci napisać. Ale ten, no to z nim jest taka zabawna sprawa, bo wiesz, bo on to jest taki prawicowy trolek, on szczuje strasznie, on lubi na przykład, wiesz, jakieś filmy, jakieś tam, jak są, nie wiem, bójki, jakieś, wiesz, ciemnoskórych z białymi, że patrzcie, kurwa, jak to i zwierzyna, czy coś ten deseń. On lubi tak szczuć, kurwa. On był bardzo zaaferowany tym rozbiciem się Konfederacji i powiedział, że konfa jest za lekka, to trzeba na maksa. I on lubi szczuć, on lubi wyzywać, on lubi, wiesz, jechać. On miał nawet w bio wpisane właśnie, że tam, jak to było, przemoc słowna jest rozwiązaniem, czy coś ten deseń? Ale Czarek pewnie wie, o czym mowa. No, no. On miał to w biogram wpisane, znaczy w biogram, kurwa, no w opis na Twitterku miał to wpisane. No i on jest znany z tego, że on po prostu w tym internecie kozaczy, wyzywa. Lubi. O, mam. Zamordyzm jedyną drogą dla Polski. O, to było to. No, lubi się bawić w takie rzeczy właśnie. Sam uważa, że hejt jest spoko, hejt jest potrzebny i trafiła kosa na kamień, bo się przysrał do Jakuba Wiecha. Jakub Wiech też był często bombardowany na Twitterku właśnie przez takich trollków. A Jakub Wiech się nie pierdoli w tańcu. On w którymś dniu powiedział sobie, wiesz co, nie, ja mam to w dupie. Jak ktoś mnie pomawia, to ja go zgłoszę do prokuratury. No i dostał papież Polak cease and desista, czy coś tam, jakieś poinformowanie, że jak tak się chce bawić, kurwa, to sprawa wyląduje w sądzie. I teraz co robi papież Polak? Wrzuca przeprosiny o 3 w nocy. Przepraszam Jakuba Wiecha za to, że go pomawiałem i nazywałem w sposób obraźliwy. Mija kilka godzin, usuwa. Ale przez to, że to zrobił, to ludzie to poskrinowali i mu po prostu tapetują po całym Twitterze. Jak to wyszło, to przez to, że tam przecież wiadomo, jakieś dane musiały być, to wyszło, ej, czyli jego nazwisko jest. Ludzie znaleźli jego nazwisko i go po prostu biją i srają na niego dokładnie taką metodą, jak on chciał obsrywać innych. I to jest tak bardzo poetycka sprawiedliwość, że no... Jak normalnie bym mówił, nie, no wiecie co, doksowanie jest trochę chujowe, to mam takie, dobra, ale to jest tak. Po pierwsze, papież Polak zdecydowanie lubił sobie pokazać się na Twitterku. Po drugie, kto mu na to pozwolił, gdyby to był ktoś, kto by mu się nie spodobał, to on by totalnie na to pozwalał i sam by do tego zachęcał. No i trzecia rzecz to jest zjeb. To jest po prostu zjeb, nie, który się poszedł za bardzo nietykalny. Także no, trafiła kosa na kamień i teraz ludzie mu albo wstawiają screen jego przeprosin pod postami, albo mu wysyłają, kurwa, w sensie adresują go z imienia, albo jeszcze robią coś takiego, że jest taka, wiesz jak są te, kurwa, jebane reklamy, właśnie coś tam, kasino i tam Andrzej Duda mówi, no nie? Rusza mordą. To zrobili takie, że po prostu jego awatar rusza mordą. Przepraszam Jakuba Wiecha za to, że go pomówiła.
Także no, Fagata chce najebać swojego największego hejtera i teraz papież Polak się musi mierzyć, kurwa, z największym hejtem, który... Karma wraca, si? Tak to można ująć. Jeszcze napisał, jestem ofiarą hejtu, ale nie martwcie się, wrócę w przyszłym tygodniu. No, o tak, jestem ofiarą hejtu. Moje ulubione. Kurwa, pozycja obowiązkowa w każdym bingo, nie? No. Przepraszam, Jakuba Wiecha. A, aż mi się z Bogzelem przypomniało, kurwa. Co w sumie nie powiedzieliśmy nic przez ten cały godzinny, kurwa, segment o nim, nie? O, jest. Jak on tam w pewnym... Czekaj, moment. Muszę to puścić. Bo już z tego copypasta się cała zrobiła, nie? Przepraszam Jakuba Wiecha za to, że naruszyłem jego dobra osobiste, określając go w sposób, który według mojego zamiaru miał go ośmieszyć i poniżyć w opinii publicznej, a także naruszyć jego rzetelność dziennikarską. Okej. Spoko. Fajnie. No, Boxdel. A to widziałem chyba właśnie nawet ten... Coś była jakaś tam chryja na chwilę z tym papieżem Polakiem, że on w nocy udostępnił, potem usunął jakieś tam przeprosiny. Coś tak. Chyba zaczyna mi świtać, że widziałem coś takiego, ale nie wiedziałem kompletnie, o co z tym chodzi. Tak, myślałem, że był cwany, no. Mniejsza, z tym Bugzelem i z tym właśnie ofiarowaniem, co ja pierdolę dzisiaj, nie? I z tym robieniem z siebie ofiary, to jak on mówił, że... Gdyby nie byli debilami, to by w sensie Wardęga i cała reszta tam z Cloud MMA, gdyby oni nie byli debilami, to ich plan by się powiódł, Cloud MMA byłby górą, Fame by poszedł w pizdu. Jak to on to powiedział, że ja bym zawisnął na linie, a Wardęga mógłby mówić wszystkim, że sprawiedliwości stało się zadość. Łamp, łamp. Kurwa, słuchajcie, to takie ja podkreślenie, taki żart... że ja bym zawisnął na linię, kurwa, ktoś by ci kazał. Piotrek, ty masz jeszcze jakiś temat na koniec, czy już mogę rzucić żart na koniec? Ja mam jeszcze. No dobra. Taki speedrun jeszcze, no. Mata, jego współpraca z jej sports. Na to chuj, kurwa, dobra. Nie, dobra. Ja też mam, no. Zostaw. Co? No, po prostu ja mam jeszcze coś na koniec, spoko, zobaczymy, no. No, bo nie wiedziałem, co się stało właśnie, kurwa, nie, z tym czarkiem, o co mu chodziło. Bo Piotrek, bo nie dokończyłeś, no to co z tym Boxdelem, że ten Fame, on by zawisnął i coś tam, ten i sprawiedliwości, no. No co? I tutaj wjeżdża pewne łomp, ponieważ? Ponieważ? No Fame się nie rozbił, ale Boxdela w nim nie ma. A, no tak. No tak. Myślałem, okay. Że do tego bijesz. Nie, kompletnie nie. Właśnie sobie, nie, przypominałem to, co on pierdolił tam, nie, że tak mocno podkreślał, że on by na linie zawisnął, gdyby oni debilami nie byli, bo jakby ich plan się powiódł. Kurwa mać. Bardzo potrzebna informacja. No i Mata. Też potrzebna krytyka, nie wiem, kurwa, jest nutka jakaś do FIFA po prostu, luźno. A ludzie mają wielki problem, że kawałek, 2 minuty, z czego 1/4 to tu, ja pierdolę, Mata, zbawiciel polskiego hip-hopu, xddd, to akurat a propos odrzutu, bo on tam widzę na Twitterze, że miał jakąś pierwszą wersję dla FIFA, która tam była odrzucona, oficjalna jest na jego kanale YouTube, no, EA Sports FC 25, official soundtrack. Ja myślę, że po prostu w jakiś sposób na pewno spełnił marzenia. Tam lubił w FIFA pograć. Na pewno jest jakaś fajna rzecz dla niego to. Ale ludzie kurwa i tak musieli się zesrać, nie? Znaczy ja ci powiem szczerze, wyszedł ten kawałek. Nie słuchałem, no. Chujowe. Przyznam ci się bez bicia. W sensie, wiesz co... Ja po prostu nie wypowiem się, nie chcę mi się... Ja mam detoks od polskiego rapu, wiesz? Nie, ja po prostu mam coś takiego, że to jest już taka historia, w której totalnie nie mam pojęcia, po co się aż tak emocjonować tym i dalej w niego ciskać gównem, nie? Nie, była opcja, żeby to zarecytować na początku, ale powiedziałem nie, chcę impuls, eksplozja. Nie ma opcji. Ja nawet tekstu nie chcę patrzeć. Nie. Nic się nie wydarzyło, Mata żadnego kawałka nie wypuścił. Zbychu, Mato w dupie.
Dobrze, to mów Zbychu, co chciałeś, a później Czarek rzuca żart na koniec. Mianowicie Mr. Beast... O, patrzcie, niby Mr. Beast, niby kontynuacja segmentu, a wcale nie. Ludzie się po prostu rzucili mu do gardła, ponieważ wszedł w kooperację, znaczy w kolaborację z KSI i z Loganem i wypuszcza swoje Lunchables. Lunchables dla tych, co nie wie, dla tych, co nie wiedzą, w Ameryce bardzo popularne, takie gotowe śniadanka po prostu. I to ma być Lunchables, gdzie jest jakaś chujowa kanapeczka i Prime. I to już jest ten moment, kiedy cała stara gwardia YouTube'a, w sensie wszyscy ci twórcy, Dante DM, Jacksepticeye, wszyscy po prostu stanęli, nie no kurwa, wiesz co, przesada. I dlaczego to jest taka spruta, znaczy pomijając fakt, że wchodzi w kolabo z Loganem, znanym skamerem, a on jakie alegacje ma, jakie ma za plecami aktualnie, to dochodzi jeszcze do tego fakt, że wiesz, ten cały Mr. Beast pierdalający się w rynek gastronomiczny, to miało być, że o, chcemy zrobić zdrowe alternatywy dla dzieciaków, no nie? Po czym wypuścił burgery, wypuścił czekolady. Jeszcze żeby było zabawnie z tymi czekoladami, on przez dobre kilka miesięcy trąbił, że one mają mniej cukru niż Hershey's, o to jest zdrowsza alternatywa, a potem po cichu zmienił skład, także z tym lunchem po prostu ludzie już powiedzieli, nie, dość kurwa, nie, Mr. Beast, wiesz co, spierdalaj Jimmy. Tak to tylko chciałem wrzucić. Bo no, paradoksalnie ciągnięty segment z Mr. Beastem, ale to nie jest w sumie to, co było, ale tak. To ja też miałem lekki. Dobra, więc ja mam na sam koniec. W sumie trochę zjebał się timing, bo Piotrek tak cały dzisiaj odcinek trochę podobno na kacu, tak? Tak Piotrek, na kacu? No ale po co tak kurwa od razu? Ale nie, no czekaj, bo to jest mój setup. Zostaw mój setup. To jest na kacu, okay, tak? Czyli to ja wiem, że to nie jest o tym. Ja chciałem tylko powiedzieć, niech ktoś powie Korwinowi, kim jest Taylor Swift. Nie. Nie, nie. A nie, dobra, jeszcze jeden temat. Nie, dobra, to jest ostatnie, co ja mówię tak naprawdę. To ja jednak zmieniłem zdanie, co ja chcę powiedzieć. Jednak kurwa zmieniłem zdanie, jak wygląda piekło. Wczoraj o 22:00 wracałem sobie do domu po treningu. Jechałem z Grochowa, kurwa, potem do metra jechałem, z Grochowa do metra. No i jadę, słucham sobie muzyki na słuchawkach i nagle słyszę. Wsiadają jakieś dziewczynki. Ja mówię, no dobra, normalna rzecz. I nagle kurwa słyszę, jak na cały jebany autobus zaczynają śpiewać Taylor Swift. Ja mówię, nie, to się kurwa nie dzieje, tak nie wygląda piekło. Ja mówię, popierdoli mnie, zaraz przysięgam. One, he's gonna hate you. Ja mówię, popierdoli mnie. A z tyłu twojej głowy czym... Janusz Korwin-Mikke. Kto to jest ten Taylor Swift? Podobno 19% Amerykanów oświadczyło, że będzie głosować tak jak on. Do jakiej partii on należy? No i co potem... to kurwa ma do mojego kaca? Nie, bo to ja mówię do twojego kaca, bo tak powiedziałeś, że nie wiesz, co ty pierdolisz. Tak samo jak Boxzel kilka lat temu też powiedział to samo, że nie wie, co on pierdoli. Nie... Tak, nie. Zrozumiałem, ale. Ale. Nie wiem, dydaj? Dydaj? Ostatni raz ci kurwa zaufałem, jak powiedziałeś, mam żarcik na koniec, będzie super śmieszny, chłopaki, ale obiecuję. No bo to miał być lepsze, kurwa, zdezorientowałem się w trakcie, przypomniałem sobie o tych kurwa babach, co śpiewał, powiem, jebać kurwa takie coś, że wchodzisz do autobusu i śpiewasz, shut the fuck up, just kurwa, no, ride the bus, okej? Okay? Dobra, to ja zadam jeszcze raz to pytanie, co do tego kurwa ma mój kac? Dobra, okej, dobra. Nie wiesz, co pierdolisz. Dobra, ja tak samo jak Boxer nie wiedział, co pierdolisz. Ja mam pasujące, ja wyratuję to, ja mam jeszcze jeden w magazynku. Uratuj. Słuchaj, bo byłem w sobotę na parapetuwie, no nie? I wiesz, no. Było fajnie, narobałem się, nawet ekonomicznie poszedłem, a taki byłem już al dente, tak już połowa. I w sumie mnie zastanawiało, że tak w sumie na tej parapetuwie tak głośno i nikt nie ma z tym problemu, już jest późno, no nie? I w pewnym momencie jeden ziomas, żeby nie było, nie wymieniam nikogo, kurwa, z nazwiska i imienia, bo tam paru poważnych ludzi było na tej imprezie, nieważne. Ale w każdym razie podchodzi ktoś do domofonu, bo dzwoni i tak, halo? I nie wiem, nazwijmy go Kuba. I mówi, ta jasne, wchodź, no nie? Kuba odkłada słuchawkę i ty, kto to był? A Oliwia jakaś, nie? Oliwia chciała wejść, nie? No i mija tak, wiesz, tak minutka, pukanie do drzwi, puk, puk, puk. Kuba otwiera, dzień dobry, policja.